Witamy na naszym spotkaniu poświęconym Fryderykowi Nietzschemu. Tutaj bardzo ciekawy temat, bo będzie on tak jakby zanalizowany z innej strony, takiej niecodziennej. Zahaczymy o pewnego takie najbardziej sztandarowe, jak powiem, rzeczy, z którymi się kojarzy i myśli. I nie przedłużając Wojtaka, my mały poślizg, oddaję głos naszemu prelegentowi, panu Robertowi. Dziękuję wszystkim za przybycie. Jeszcze tylko tak odnośnie organizacji, formuła jest taka jak zwykle, czyli na wykład mamy 1,5 godziny i potem pół godziny jest przewidziane na zadawanie różnych pytań. Więc jak ktoś ma pytania, niech sobie to ustawi w głowie i potem będzie na to czas, a nie w trakcie, żeby nie robić takiego przystopowania. To wszystko. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze, rozpocznijmy. Jak się staje, kim się jest? Liczę o dynamice, o autokreacji. Dziś będziemy mówić o myślicielu chyba znanym wszystkim, który zapisał się już chyba na zawsze już nie tylko w filozofii, ale stał się postacią niemalże popkulturową. Być może teraz Nietzsche by się przewracał w grobie, gdyby to wiedział, a może i nie. Ale będziemy się zastanawiać nad pewną istotną dla Nietzschego kwestią. Mianowicie, kim powinien być człowiek, w jakim kierunku powinien iść. My zapewne wszyscy wiedzą, znają wszystkie te hasła nietzscheańskie, śmierć Boga, nad człowieka, woli mocy czy wiecznego powrotu. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o filozofię Nietzschego, to trzeba jeszcze parę kwestii dopowiedzieć. Przynajmniej jako badacz mam wrażenie, że istotną sprawą jest sam Fryderyk Nietzsche. Nietzsche, który pod koniec swojego życia pisze przedmowy do wszystkich swoich dotychczas napisanych prac i który pisze słynne, no wszystkie dzieła słynne w zasadzie, dzieło pod tytułem Ecce Homo, którego podtytuł brzmi właśnie tak, jak się staje, kim się jest. Ciekawostka taka, Nietzsche pisze te przedmowy podobno z tego powodu, że pierwszy wydawca oszukiwał go. To znaczy nie przesyłał do księgarni jego książek, ponieważ uważał, że się nie sprzedadzą, że są trochę niebezpieczne, budzą za duże kontrowersje, więc najzwyczajniej sprzedawał je tylko na zamówienie. Niezbyt licznych zresztą czytelników wówczas Nietzschego, bo Nietzsche do śmierci nie był zbyt dobrze znany jeszcze swoim współczesnym. No, może oczywiście w tych kołach elity intelektualnej Europy poniekąd coś o nim wiedziano, chociaż nie traktowano go zbyt poważnie, co najwyżej jako niebezpiecznego wichrzyciela. Więc pierwszy wydawca tak trochę stronił od tego, żeby te jego książki sprzedawać. Nietzsche zmienił, dowiedziawszy się o tym fakcie, wydawcę i napisał, miał napisać te wstępy do swoich prac, przedmowy po to, żeby tutaj zacząć jako nowy start, nowy początek, nowe wydawnictwa, ale pisze też to dzieło Ecce Homo. Ecce Homo, no, dziś akurat data, żeby wspominać to zdanie, w zasadzie ten zwrot Ecce Homo, to człowiek, to przecież Piłat, prezentując Chrystusa przed tłumem, tak go określa Chrystus w cierniowej koronie, no to człowiek. Nietzsche oczywiście z wielką ironią używa tego określenia. Wiadomo, człowiek, który obok Ecce Homo wkrótce potem napisał Antychrysta. Wielki wróg chrześcijaństwa, na pewno przeciwnik chrześcijaństwa, który wypowiada mu wojnę, pisze książkę o sobie. Pisze książkę o sobie, w której z wielkim naciskiem pisze o tym, żeby nikt go nie brał za kogoś innego. Oczywiście chodzi tu o to, że Nietzsche dokonuje autoprezentacji. Chciałby być znany dokładnie tak, jak on siebie, że tak się wyrażę, postrzega. I tu istotna kwestia. Dlaczego Nietzsche to robi? Czemu Nietzsche tak niemalże z megalomańskim ekshibicjonizmem opowiada o sobie samym? Czyżby tutaj nie chodziło o pewien filozoficzny zabieg? No bo głównym tematem książki jest, jak się staje, kim się jest. Czyli droga do tego, by stać się autentycznie sobą, albo by osiągnąć pełnię swoich możliwości. Nietzsche rozpisuje się o diecie, o tym, gdzie mieszkać, z kim się przyjaźnić, jakie książki czytać, tutaj lepiej niczego oczywiście, i jaki tryb życia prowadzić.
Ale jednocześnie też zauważa pewną jedną kwestię, on w zasadzie przechodzi do rzeczy w jednym z ustępów swojej pracy i kiedy daje nam receptę na to, bo może wypadałoby posłuchać niczego, może ma coś ciekawego do powiedzenia w tej kwestii, kiedy daje nam receptę na to, jak się stać, kim się jest, to pisze tak. Pierwszy warunek. Aby stać się tym, czym się jest. Tego pierwszym warunkiem, by nawet w przybliżeniu nie przeczuwać, czym się jest. Tu Nietzsche pisze nawet nie o sobie jako o kimś, ale jako czymś. Ważna kwestia, Nietzsche określa siebie w pewnym momencie jako dynamit. Jako nie człowieka, lecz jako dynamit, który rozsadza dzieje ludzkości na pół. Ale tu istotniejsza kwestia. Jeżeli Nietzsche nam przedstawia jakąś receptę na to, jak się stać, kim się jest, to odpowiada w bardzo enigmatyczny sposób. Jak się stać, to pierwszym warunkiem w przybliżeniu nie przeczuwać, czym się jest. Dlaczego tak pisze? Po pierwsze, Nietzsche zdaje się próbować uciec od pewnego błędu, potencjalnego błędu, bardzo niebezpiecznego błędu według Nietzschego, mianowicie błędu zamiany przyczyny i skutku. Ten błąd popełnia każda religia i każda moralność, która mówi w ten sposób. Najogólniejsza formuła leżąca u podstaw wszelkiej religii i moralności brzmi: czyń to i to, zaniechaj tego i tego, a będziesz szczęśliwy. W przeciwnym razie będziesz nieszczęśliwy, rzecz jasna. Nietzsche mówi, że to jest największy błąd, jaki człowiek może popełnić, jeżeli chce się rozwijać, jeżeli chce być lepszym człowiekiem, jeżeli chce podążać tą drogą woli mocy, oczywiście. Dlaczego? Przywołuję tutaj przykład niejakiego Cornaro. To taki wenecki myśliciel, który w XVI wieku pisze książkę Myśli o życiu wstrzemięźliwym. I pisze tam w ten sposób, że żeby żyć szczęśliwie, cnotliwie i dobrze i zdrowo, należy odżywiać się skromnie, najlepiej dieta jarska, żyć oszczędnie i w ten sposób człowiek dożyje późnych lat w szczęściu i zdrowiu i będzie przy okazji dostąpi zaszczytu zdobycia w mądrości, która jest przywilejem ludzi już starszych. Nietzsche mówi tak, niewątpliwie Cornaro pod względem, jeśli chodzi o własne życie, miał rację. Ale gdyby on, Nietzsche, miał stosować właśnie taką dietę i taki tryb życia, to przy swoich wydatkach energetycznych na filozofowanie, na życie, z pewnością skróciłby sobie życie i to wyraźnie. Zresztą mówi, że poczciwy Cornaro napisał książkę, która obok Biblii skróciła najwięcej żyć w historii, być może. Stosując taką dietę, oczywiście człowiek, który żyje w sposób bardzo aktywny, po prostu stopniowo zaczyna chorzeć. Tymczasem Cornaro odwrotnie. Nietzsche zauważa tak. Cornaro popełnia ten właśnie błąd zamiany przyczyny i skutku. Cornaro nie zauważył jednej rzeczy, że warunkiem wstępnym jego długiego życia był bardzo powolny metabolizm, który wymuszał od niego właśnie skromne posiłki, bo kiedy jadł dużo, to po prostu chorował. Zresztą Cornaro o tym pisał, że kiedyś dużo pił alkoholu, dużo jadł mięsa i przez to się rozchorował bardzo mocno. Dlatego przerzucił się właśnie na taką dietę i dzięki temu odzyskał zdrowie i szczęście. Znakomicie Nietzsche zauważa, że to jest właśnie ta zamiana przyczyny i skutku. Nietzsche pisze o czymś takim jak szczęśliwiec. Pisze w ten sposób. Człowieku dany szczęśliwiec, bo Cornaro z pewnością nim był, chociaż niekoniecznie był, że tak powiem, rozumnym szczęśliwcem. Człowieku dany szczęśliwiec musi podejmować pewne działania, innych instynktownie unika. Stosunki z ludźmi i z rzeczami wynosi porządek fizjologicznie przez nim przedstawiany. Szczęśliwiec to człowiek, który miał szczęście urodzić się człowiekiem, nazwijmy to udanym, zdrowym, odpowiednio uposażonym przez naturę. Dzięki temu prowadzi taki tryb życia, a nie inny, podejmuje takie, a nie inne decyzje w sposób instynktowny. Innych z kolei unika. I dzięki temu osiąga, nazwijmy to, życiowy sukces, czy też szczęście. Można to nawet stwierdzić, że z jakiegoś powodu jego życie układa się w taki sposób, wydawałoby się udane. A z jakiego powodu? Dlatego, że instynktownie podejmuje określone decyzje. Tutaj Nietzsche określa, czym jest instynkt. Wszystko dobre jest instynktem. A więc czymś lekkim, koniecznym i swobodnym. W tym wypadku szczęście nie polega na tym, że realizujemy jakieś uniwersalne recepty, bo Nietzsche mówi o tym właśnie. W błędzie zamiany przyczyny i skutku jako nieśmiertelnym nierozumie, który jest powiązany właśnie z imperatywami, uniwersalnymi formułami, które miałyby nas prowadzić do szczęścia, nas wszystkich, bez wyjątku.
czasem niczym ludzie są bardzo różni. Jedni potrzebują określonej diety związanej na przykład z spożyciem określonych ilości mięsa, inni wolą, no powinni nawet jeść rzeczywiście jarsko, ale bierzemy tu pod uwagę również dietę duchową. Jakie książki się czyta? Jakie wartości? Jakimi wartościami się, że tak powiem, człowiek kieruje w życiu? To również jest istotne, jeśli chodzi właśnie o to, w jaki sposób człowiek, że tak powiem, później skończy, że tak się wyrażę, to życie. I tutaj Nietzsche mówi o czymś takim, że szczęśliwie kieruje się instynktem, czymś lekkim, koniecznym, swobodnym, nad czymś nie trzeba się zastanawiać. Tworzy w tym momencie własną formułę działania, niekoniecznie zgodną z imperatywnymi, że tak powiem, uniwersalnymi zasadami dyktowanymi przez rozum. Tutaj kolejna taka dosyć ciekawa recepta Nietzschego. Nietzsche mówi, znaczy z czym jest przymierzony ten rozum? Ze świadomością. Tutaj Nietzsche będzie dyskutował z pewnością oczywiście z oświeceniowymi, z oświeceniową tradycją, ale będzie pisał tak, tyranizowanie świadomości, trzeba całą powierzchnię świadomości, świadomość jest powierzchnią, utrzymywać w czystości od wszelkiego wielkiego imperatywu. Imperatyw, czyli pewnego rodzaju prawo postępowania, uniwersalne prawo postępowania. Strzeżcie się nawet wszelkiego wielkiego słowa, wszelkiej wielkiej postawy. Wszystko to niebezpieczeństwo, że instynkt przedwcześnie się zrozumie. Tak więc instynkt jest w stanie się w jakiś sposób zrozumieć. Ale tu istotna sprawa. To znaczy, Nietzsche w tym wypadku tak na dobrą sprawę jest prekursorem psychologii głębi w jakimś stopniu, chociaż z pewnością z wieloma tutaj postulatami, chociażby Freuda się nie zgodził, Nietzsche, ale zauważa, iż nasza świadomość w istocie jest tylko powierzchnią naszego życia psychicznego. Pod nią znajduje się sfera instynktów. Instynktów, które zwykle są predyspozycjami do adekwatnego działania. Powiązane są z ciałem i z funkcjami cielesnymi, a ciało dla niczego jest tak zwanym wielkim rozumem. Ciało wiąże się z własną rozumnością, z pewnego rodzaju nadracjonalnością, która wyprzedza nawet, poprzedza, a również przerasta ten rozum, który w tradycji europejskiej jest powiązany tylko z życiem świadomym. Tak? Który jest powiązany tylko i wyłącznie ze sferą, tą duchową sferą ludzkiej psychy. U Kartezjusza odłączony od ciała, u Arystotelesa wyróżniający człowieka spośród innych zwierząt. Tymczasem Nietzsche zauważa, że w nas samych istnieje również inna, pewna nadracjonalna sfera cielesna, która w pewnym sensie może sterować, kierować naszym życiem poza tutaj sferą świadomości. I o ile ta świadomość nasza według niczego bardzo naiwna, bo świadomość to miejsce, w którym osiadają pewnego rodzaju wzorce kulturowe, których nie zweryfikowaliśmy, które bierzemy często, że tak powiem, już a priori jako pewne, uświadamiamy je sobie na tyle, na ile. Świadomość jest czymś według niczego, co ulega przemianom, co musi dojrzeć dopiero, co jest bardzo z biologicznego punktu widzenia bardzo nową predyspozycją i dyspozycją ludzką. Dlatego należy ją tyranizować. Co to znaczy tyranizować? Utrzymywać w czystości. Tutaj Nietzsche mówi tak. Zapominanie o sobie, nierozumienie siebie staje się istotnym rozumem. Trzeba tutaj zauważyć jedną rzecz. Faktycznie Nietzsche, jeżeli popatrzymy na życie Nietzschego, to Nietzsche w pewnym sensie prowadzi życie takiego awanturnika, wichrzyciela, podróżnika, człowieka, który porzuca w sumie całkiem ciepłą posadkę wykładowcy na Uniwersytecie w Bazylei, no już prawie że profesora, który decyduje się na to, żeby pisać książki i w zasadzie tak troszeczkę się, można powiedzieć, podróżować po Europie. Człowiek, który nie tworzy nigdy systemu filozoficznego, którego książki są swego rodzaju takim zbiorem aforyzmów, luźnych obserwacji, które nie tworzą jakiegoś konkretnego dyskursu, chociaż krążą wokół określonych zagadnień.
Gdy się okazuje, że Nietzsche zauważa, że w pewnym momencie to jego życie układa się w pewnego rodzaju scenariusz, ale on zauważa, że porządek tego procesu, on zauważa dopiero u samego kresu. Dopiero w momencie, kiedy zabiera się na fundamentalne swoje przedsięwzięcie przewartościowania wszystkich wartości, tak pisze Becze Homo, wszystkie jego zdolności, które są niezbędne do tego zadania, wyskakują nagle w pełnej gotowości. Tak jakby przysposabiał się do tego zupełnie nieświadomie. Tutaj właśnie Nietzsche zauważa, że działanie instynktowne sprawia, że często nie zauważamy nawet, w jaki sposób to nasze życie rozwija się w określonym kierunku, a my przysposobiamy się do jakiegoś większego zadania. Ważna kwestia. Nietzsche przecież pisze tutaj do nas z perspektywy człowieka, który ma wielką ziemią misję. To jest człowiek absolutnie nieprzeciętny, sam o sobie tak mówi. I tutaj, co się stanie, kiedy będziemy realizować tą świadomość, pisze Nietzsche w ten sposób. Tymczasem rośnie i rośnie w głębi organizująca do panowania powołana idea. Zaczyna rozkazywać, zawraca zwolna z dróg ubocznych i manowców, przysposabia poszczególne właściwości i dzielności, które okażą się kiedyś jako środki do całości niezbędnymi. To już właśnie zdążyłem powiedzieć. Nietzsche przynajmniej autokreuje się właśnie jako ten, który w sposób instynktowny nawet nie zauważył, jak ważnego zadania się podejmuje i jak bardzo to zadanie rzeźbi jego osobowość i jego uzdolnienia stopniowo, z roku na rok, aż w końcu w pewnym momencie staje się gotów do tego, żeby podjąć wielkie wyzwanie, przewartościowanie wszystkich wartości, przemiany, w zasadzie wielkiej przemiany fundamentów aksjologicznych kultury europejskiej. Zauważę jedną rzecz, że istnieje coś w nas, bo Nietzsche tutaj, ważna uwaga z mojej strony dla dalszego porządku wykładu. Dla Nietzschego zawsze to, co wewnętrzne, będzie istotniejsze niż to, co zewnętrzne. Dlatego, że wewnętrzna siła czyni oczywiście silną jednostkę, ale jednocześnie wpływy kulturowe są czymś, do czego należy podchodzić z odpowiednim dystansem. To znaczy trzeba umieć odcedzić ziarno od plew. Trzeba umieć spojrzeć krytycznie na to, co, w jaki sposób społeczeństwo nas kształtuje. I w tym wypadku również trzeba oczywiście stopniowo się doskonalić i uczyć, a to wiąże się często z błądzeniem i popełnianiem błędów, albo wykształcaniem określonych umiejętności, które są tylko umiejętnościami pobocznymi. Dla niczego wzorcem człowieka jest człowiek renesansu, tak na dobrą sprawę. Jednym z wzorców, człowiek renesansu, człowiek, który posiada bardzo wszechstronne zdolności, ale który powinien być według niczego, zawsze mieć jakieś takie rdzeń. Rdzeń, wedle którego będzie żył. I tutaj Nietzsche pisze o czymś takim jak granic duchowego fatum. Uczenie się przeobraża nas. Sprawia to, że co sprawia wszelkie odżywianie, które nie tylko zachowuje, jak to wiadomo fizjologom, ale w głębi nas, na samym dole istnieje zapewne coś, czego nie można pouczyć, jakiś granic duchowego fatum. Z góry wyznaczone rozstrzygnięcie i odpowiedź na z góry wyznaczone, wyselekcjonowane pytania. Czasami znajdujemy pewne rozwiązania problemów, które budzą w nas właśnie silną wiarę. Być może odtąd nazwiemy je swoimi przekonaniami. Później widzi się w nich jedynie ślady prowadzące do samopoznania, drogowskazy do problemu, w którym jesteśmy. Czyżby więc filozofia niczego była drogą do niczego, do samopoznania się? Być może. Z drugiej strony jednak, ciekawa wydaje mi się uwaga, kiedy Nietzsche popełnia swoją pierwszą pracę filozoficzną, ma 13 lat, pisze pracę pod tytułem Fatum i historia. Tam właśnie opisuje sytuację kultury europejskiej, w której wartości chrześcijańskie chylą się ku upadkowi, w którym zostają odkryte jako kłamstwo i zastanawia się, co dalej. Jaki jest dalszy los kultury, która orientuje się, że wspiera się na kłamstwie? Wydaje się, że to pytanie, tak na dobrą sprawę, towarzyszy Nietzschemu przez całe jego życie i w pewnym sensie wyznacza tor jego filozofowania. Ale Nietzsche niejako podejmuje je z różnych perspektyw, na różne sposoby. I tu też
istotna kwestia, że gdzieś zawsze według niczego, jeżeli mamy wielkie zadanie życiowe, to zwykle odzywa się ono pod postacią pewnych przekonań i pewnych poglądów, które towarzyszą nam przez całe życie, wyostrzają się być może na pewnym etapie i które, wokół których w pewnym sensie doskonalimy różne inne swoje umiejętności. Nietzsche to przecież z jednej strony filolog, z drugiej strony filozof, z trzeciej strony psycholog, z czwartej strony historyk, wreszcie fizjolog i jeszcze szereg innych kwestii, które stanowią pewne instrumentarium intelektualne i naukowe Nietzschego. Wprawdzie Nietzsche tak na dobrą sprawę wykształcenia jest tylko i wyłącznie filologiem, ale nie można odmówić mu wielkiego wkładu zarówno w filozofię, jak i z pewnością w psychologię. Tutaj kolejna uwaga, to granic duchowego fatum, gdzieś na dnie, znowu mamy do czynienia z głębią człowieka. Ta dyskusja z głębią Nietzschego jest niesamowicie ważna. Co siedzi w człowieku w istocie, tak można by powiedzieć kolokwialnie. Jaki potencjał tkwi w człowieku? To jest coś, co Nietzsche chce wydobyć. A może to wydobyć w pierwszej kolejności, analizując własne życie. Oj, przepraszam. Dlatego w pewnym sensie ta filozofia u Nietzschego oznacza pamiętnikarstwo. Nietzsche nawet twierdza, że każda wielka filozofia jest osobistym wyznaniem swego twórcy, a także rodzajem mimowolnych i nieuświadomionych memoir. Nietzsche w pewnym sensie momentami, chociaż oczywiście pod względem poglądów zupełnie panowie się różnią, ale przypomina mi trochę świętego Augustyna. Może pod tym względem przypominają siebie, że znaczą pewne wyrwy w historii, bo święty Augustyn stanowi przejście między filozofią antyczną a filozofią średniowieczną, a Nietzsche w pewnym sensie stanowi wprowadzenie we współczesność. Stanowi pewnego rodzaju zwiastun współczesności. Ale to łączy dwóch panów, że piszą filozofie, które są bardzo osobiste. Jeżeli św. Augustyn pisze wyznania, Nietzsche pisze ecce homo. Zresztą Nietzsche bardzo dużo pisze o sobie. Nietzsche zauważa jedną rzecz. Większość filozofów dotychczas nie zdawała sobie sprawy, że tak na dobrą sprawę pisze o sobie. Piszą niby o świecie, kreślą wielkie metafizyczne obrazy, a w rzeczywistości to tutaj wyłącznie świadectwo swojego własnego życia. Dlatego na przykład Gilles Deleuze, kiedy wydaje mi się, że jeden z lepszych komentatorów Nietzschego, zauważa, że kiedy Nietzsche studiuje czyjąś filozofię i czyjeś poglądy, to nie patrzy na to, co tam jest napisane, ale zastanawia się nad tym, kto to napisał. Kto jest autorem takich, a nie innych poglądów? Jaki człowiek mógł napisać takie rzeczy? I to jest dosyć istotne. Kim jest filozof dla Nietzschego? Bo Nietzsche uważa, że filozof to ktoś więcej niż ten, kto poznaje, kto tworzy teorię. Filozof to przede wszystkim potencjalnie przykład. Tak samo jak i każdy w zasadzie wielki człowiek, twórca kultury, może być przykładem dla całych narodów czy pokoleń. Filozof znaczy coś u mnie o tyle, o ile może dawać przykład. Przykładem pociągnąć może za sobą całe narody. Stąd też, kiedy patrzy się na filozofię Nietzschego, to przede wszystkim warto brać pod uwagę, że patrzymy na słowa, które są napisane przez kogoś i są napisane z czyjejś perspektywy. Nietzsche nie stara się nam narzucić jakiegoś uniwersalnego spojrzenia na rzeczywistość, jakiejś obiektywnej prawdy. Nietzsche patrzy z pewnej perspektywy i szuka kogoś, kto myśli podobnie jak on. Albo kogoś, kogo może zainspirować, lub kogoś, kogo może ugryźć, że tak powiem, jego książka i zaboleć do tego stopnia, że po prostu ten człowiek się ulegnie pewnej przemianie. Zastanowi się nad pewnymi istotnymi kwestiami. Ale Nietzsche zauważa jedną rzecz. Żyje w czasach, w których coś takiego bardzo rzadko się zdarza. Rzadko się zdarza, żeby pojawiło się jakieś wielkie indywiduum. Ktoś, kto by faktycznie dawał przykład.
Nietzsche faktycznie żyje w czasach, w których święci wielką, wielkie triumfy święci i pojawia się w końcu socjologia, pojawiają się wielkie historiozofie, człowiek zostaje wtłoczony w dynamikę dziejów jako tylko i wyłącznie w pewnym sensie bierny obserwator albo ktoś, kto napotyka na społeczeństwo jak u Durkheima jako rzeczywistość sui generis, jako rzeczywistość samoistną, do której może się co najwyżej dostosować. Tutaj mamy do czynienia oczywiście z tym, co w niewczesnych rozważaniach Nietzsche określa jako zjawisko tego takiego uczonego filistra, konformisty, który dostosowuje się do społeczeństwa co najwyżej, zamiast je tworzyć. Patrząc od zewnątrz, zauważyć można, że tępienie instynktów przez historię uczyniło z ludzi abstrakta, cienie. Nikt już nie ryzykuje własną osobą, ale maskuje się jako człowiek wykształcony, jako uczony, jako poeta, jako polityk. Tutaj zauważamy właśnie, że człowiek zaczyna, Nietzsche narzeka, w pewnym sensie nawet protestuje bardzo mocno, że nikt nie żyje wedle własnej filozofii. Wszyscy skupiają się na tym, żeby być takimi domorosłymi historykami i uchwytywać tylko faktyczność. Historię się uprawia niemalże jak matematykę, jako typowo faktografię. A Nietzsche uważa, że historia ma sobą do zaproponowania coś o wiele więcej. Pisze tak, więc dopiero przez moc używania przeszłości do życia i robienia z tego, co się stało, znowu historii, staje się człowiek człowiekiem. Lecz w pewnym nadmiarze historii kończy się człowiek znowu, a bez owej powłoki i niehistoryczności byłby się nigdy nie zaczął i zacząć się nie ważył. Gdzie są czyny, które by człowiek mógł zdziałać, nie wszedłszy w przód w ową warstwę mgły żywiołu niehistorycznego. To, co historyczne, to oczywiście kultura, to nasze dziedzictwo, to, co nas kształtuje. I to według niczego jest niezwykle ważne ku temu, żeby kształtować człowieka jako człowieka. Ale z drugiej strony człowiek nie może w pewnym sensie kształtować historii, o ile na moment nie zapomni o swojej historyczności. I o wiedzy historycznej, o tym, co już wiadomo. Tu na górze umieściłem taki fragment z pism pozostałych niczego. Pełne poznanie zabija działanie. To, co już wiemy, zakreśla również i horyzont naszych możliwości. Jeżeli uznamy, że już znamy całą prawdę, to tak na dobrą sprawę ustawiamy się w pozycji więźnia tejże prawdy. Nie jesteśmy w stanie jej przekroczyć. A to znaczy, że nie jesteśmy w stanie przekroczyć również siebie. Stąd też, kiedy bierzemy pod uwagę żywioł historyczny i niehistoryczny, to Nietzsche zauważa pewną dialektykę. Z jednej strony silna jednostka jest w stanie i powinna nawet historię znać. Powinna tę historyczność przyswoić. A z drugiej strony ten, kto działa, w pewnym sensie wchodzi w wir teraźniejszości. Lub wykracza w stronę przyszłości. W tym momencie przekracza ten moment historyczny i zaczyna sam historię tworzyć. Stąd też Nietzsche zauważa trzy sposoby uprawiania historii. Historię antykwaryczną, historię krytyczną, historię monumentalną. Historia antykwaryczna to jest ta historia, która jest typowo konserwatywna, gdzie człowiek znajduje tożsamość w świadectwach przeszłości. To jest historia, w której zbieramy pamiątki rodzinne, w której kultywujemy tradycje. Historia krytyczna z kolei to historia, która osądza przeszłość, która z przeszłością zrywa, która poszukuje nowych horyzontów, która osądza przeszłość negatywnie, więc właśnie szuka nowego. I wreszcie historia monumentalna, która wydaje się, że dla niczego była chyba najważniejsza. To jest historia, w której w przeszłość patrzymy jak w instrumentarium. Szukamy w przeszłości wielkich ludzi, szukamy wielkich postaci i wielkich mitów, wedle których moglibyśmy sami tworzyć historię. Jest przede wszystkim domeną charakteru czynnego i mocarnego, ta historia monumentalna, pisze Nietzsche. Tego, który stacza wielki bój, który potrzebuje przykładów, nauczycieli, pocieszycieli, a pośród swych towarzyszy i we współczesności nie może ich znaleźć. Historia monumentalna jest dla wielkich jednostek. To dopiero w przeszłości jesteśmy w stanie znaleźć wzorce, wielkie wzorce działania, które mogą inspirować do tego, żeby zmieniać społeczeństwo, żeby pisać historię od nowa, albo ją po prostu zmieniać lub modyfikować.
Tu Nietzsche zawsze z wielkim szacunkiem będzie patrzył na takie postacie jak Juliusz Cezar, Cezar Borgia, albo Napoleon, czy też generalnie całą historię Rzymu. Co jednak ważniejsze? Nietzsche pisze tak. Historia, w przeciwieństwie do tej faktograficznej historii, ma służyć życiu. Tutaj cytuję Goethego. Zresztą nienawistne jest mi wszystko, co mnie jedynie poucza, nie wzmagając mojej działalności lub nie ożywiając mnie bezpośrednio. I tutaj komentarz: chcemy tylko służyć historii, o ile ona służy życiu. Znaczy, historia ma być właśnie instrumentarium, nasza przeszłość ma być instrumentarium, dzięki któremu jesteśmy w stanie lepiej, skuteczniej, silniej wpływać na teraźniejszość i kształtować swoją przyszłość. Stąd też ta Nietzsche nie stara się odrzucać historii. Raczej stara się traktować historię właśnie jako swego rodzaju inspirację. I tu właśnie ważna chyba kwestia. Jeżeli w ogóle oceniać historię, to tylko przez pryzmat z punktu kogoś, kto sam ją tworzy. Tylko kto przyszłość buduje, ma prawo sądzić przeszłość. Tylko ze stanowiska najwyższej mocy teraźniejszości wolno wam przeszłość tłumaczyć. Tylko w najsilniejszym napięciu najszlachetniejszych waszych zalet zgadniecie, co jest w przeszłości godne wiedzy i zachowania, i co wielkie. Teraz Nietzsche, to jeszcze niewczesne rozważania. To wczesny etap filozofowania Nietzschego, ale wydaje się, że Nietzsche pozostanie w pewnym sensie jednak wierny tej sentencji. Dopiero w momencie, kiedy patrzymy w przyszłość i obieramy wielkie cele, możemy zerknąć w przeszłość i ocenić ją właściwie według Nietzschego. To znaczy właśnie jako źródło siły i inspiracji. Albo jako cenną lekcję. I o ile, w zależności od tego, jakie Nietzsche będzie później o tym, w zależności od tego, jaki cel obierzemy, tak też przeszłość będzie nieco inaczej wyglądała dla nas. Ale to jest dosyć, no można by powiedzieć, że nawet pragmatyczne podejście do historii. Ale czym się staje w tym wypadku historia? Historia się staje sztuką. Historia staje się w pewnym momencie sztuką. To jest nowa, Nietzsche, kiedy myśli o naukach historycznych, to myśli bardzo mocno o Nietzsche, o tym, że to właśnie to mit w pewnym sensie ma przekroczyć samą wiedzę. Mit właśnie jako inspiracja, albo jako to przenośnia, która niesie ze sobą określone wartości. Stąd tutaj ważna taka kwestia. Widzieć wiedzę przez optykę artystę, sztukę jednak przez optykę życia. Znaczy wiedza ma być swego rodzaju właśnie stymulans życia, tym co inspiruje do działania. Sztuka właśnie, to jest kwestia. Nie chodzi o to, żeby to była sztuka dla sztuki. Sztuka jest widziana przez optykę życia. Nietzsche już od wczesnych w zasadzie takich swoich dzieł zauważa, że sztuka jest niezmiernie ważna. Jeśli chodzi o życie człowieka, ponieważ tylko sztuka jest w stanie usprawiedliwić życie w sposób najpełniejszy. Wiedza i moralność są ograniczone do pewnej dychotomii, to znaczy dzielą rzeczywistość na to, co jest godne uznania i to, co jest niegodne uznania w tym wypadku, jeśli chodzi o moralność, z kolei jeśli chodzi o wiedzę, dzielą na rzeczywistość naprawdę i fałsz. Często w sposób dogmatyczny. Tymczasem Nietzsche zauważa, że tutaj sztuka bardziej odpowiada pewnym modus operandi człowieka czynu, który zmienia rzeczywistość, dla którego rzeczywistość jest czymś plastycznym, co można kształtować. I w tym wypadku ani prawda, ani moralność nie powinny być według niczego ogranicznikami w działaniu dla takiego człowieka. Dobrze. Ale teraz życie właśnie. Skoro przez optykę życia, to czym jest życie? No, oczywiście trzeba przybliżyć chociaż na moment tą słynną kategorię woli mocy. Wprawdzie, kiedy Nietzsche pisze jeszcze niewczesne rozważania, to ta kategoria się nie pojawia. Pojawia się tylko moc. Macht, ta Wille zur Macht, wola ku mocy nawet można by powiedzieć. To jest już późniejsza kategoria.
Jednak co ona oznacza? Wydaje się, że on przenika jednak pisma niczego, prawie od samego początku. Tylko tam, gdzie jest życie, jest także wola, ale nie wola życia, lecz tak cię nauczam, wola mocy. Wspinać chce się życie i we wspinaczce siebie przezwyciężać. Czym jest wola mocy? To jest wola przezwyciężania siebie. To jest wola potęgowania siebie. I tutaj ważna kwestia, to nie wola przetrwania. Tu Nietzsche będzie w dosyć radykalnej opozycji do ewolucjonizmu. Ewolucjonizm zakłada, że przynajmniej Nietzsche chyba znał ewolucjonizm głównie za sprawą dzieł Spencera, który bardzo duży nacisk kładł na przystosowanie. Tymczasem Nietzsche uważa, że jeżeli ewolucjonizm, to nie poprzez przystosowanie, a poprzez ekspansję. Nie poprzez dostosowanie się do warunków, a poprzez aktywne działanie. Tu może istotne. Nietzsche ewolucjonizm określa jako demokratyczną idiosynkrazję. Nawet życie samo określone jako zawsze celowe, wewnętrzne przystosowanie do zewnętrznych okoliczności. Tutaj właśnie do tablicy jest przywoływany Herbert Spencer. Znowu widzimy tutaj, w jaki sposób Nietzsche wyżej ceni to, co wewnętrzne, nad to, co zewnętrzne. W ten sposób jednak zaniepoznaje się istotę życia, jej rządze mocy. W ten sposób przeocza się zasadnicze pierwszeństwo, jakie posiadają spontaniczne, zaczepne, napastnicze, wykładające i kierujące w sposób nowy, kształtujące siły, które działanie dopiero sprowadza przystosowanie. W ten sposób zaprzeczono w organizmie nawet władczej roli najwyższych funkcjonariuszy, w których wola życiowa objawia się czynnie i kształtująco. Wola mocy to przede wszystkim rządza ekspansji, pokonywania oporu, a nie dostosowywania się. To jest aktywność, a nie reaktywność. Ponieważ przystosowanie byłoby w tym momencie reakcją na zewnętrzne warunki. Tymczasem według niczego życie polega przede wszystkim na spontanicznym wynachodzeniu rzeczywistości, że tak się wyrażę, opanowywaniu jej. To ciekawa uwaga. Wydaje mi się, że tylko szkoda, że Nietzsche dalej nie pociągnął tej dyskusji z ewolucjonizmem, przynajmniej spencerowskim. Czego właściwie chce człowiek według Nietzschego wobec tego? To brzmi dosyć obco, no ale jednak. Człowiek nie szuka przyjemności, nie unika nieprzyjemności. Rozumiecie, jak sławnego przesądowi tutaj przeczę, pisze Nietzsche. Przyjemność i nieprzyjemność są to tylko skutki, tylko zjawiska towarzyszące. Czego człowiek chce, czego najmniejsza cząstka organizmu żyjącego chce, to jest przyrostu mocy. Nietzsche zauważa, że to nie jest tak, żądza życia, wola mocy nie jest wolą życia. Tutaj Schopenhauer, mistrz Nietzschego, którego Nietzsche potem oczywiście krytykuje, pisze o woli życia, że wola życia polega na tym, że życie zawsze dąży organicznie, dąży do tego, żeby się zachować. Tymczasem Nietzsche zauważa, że niekoniecznie. Zauważa to przede wszystkim w zachowaniach ludzkich. Po pierwsze, kultura i cywilizacja to nie są rzeczy, które wynikają z przystosowania, bo są jakby wyrazem raczej nadmiaru, a jeszcze sztuka. Jak wytłumaczyć w tym wypadku sztukę? Wreszcie silne organizmy raczej mają tendencję do tego, żeby dominować, żeby zdobywać nowe tereny, żeby dokonywać ekspansji, nawet jeżeli wiąże się z tym ryzyko. Nawet jeżeli się wiąże z tym ryzyko utraty życia. Więc tutaj zachowanie tego życia nie jest aż tak istotne według niczego. W jaki sposób wola mocy się uzewnętrznia? Zewnętrznie się tylko w postaci oporu. Szukała na czegoś, co by się jej opierało. Znaczy im większy opór, tym większa wola mocy. To po pierwsze. Tu Nietzsche akurat faktycznie pojawia się ten ideał wojownika Nietzschego, ale z drugiej strony Nietzsche chce pokazać, że wszystkie funkcje organiczne potęgują się z chwilą, kiedy pojawi się opór. Można powiedzieć, że trawa odrasta silniejsza, kiedy się ją zetnie, że ćwiczenie masy mięśniowej polega na tym, żeby uszkodzić mięśnie po to, żeby one oczywiście się zregenerowały i stopień regeneracji oczywiście się wiąże również właśnie z tym oporem, który należy przezwyciężyć. Wola mocy może uzewnętrznić się tylko pod postacią oporu. Szuka ona czegoś, co by się opierało. Ale co jest ważniejsze według niczego? To, w jaki sposób oceniamy życie, wskazuje na naszą wolę mocy. Jest symptomem życia.
Sfera kultury jest symptomatyczna. Kiedy patrzymy na kulturę, to co się w niej objawia, a przede wszystkim oceny i wartości, są miejscem, z którego możemy prowadzić pewnego rodzaju sztukę interpretacji. Możemy oceniać kulturę, patrząc w jaki sposób ona ocenia rzeczywistość. Mówiąc o wartościach, mówimy pod wpływem natchnienia, pisze Nietzsche, pod wpływem optyki życiowej. Życie samo zmusza nas oznaczać wartości. Życie samo ocenia przez nas, gdy oznaczamy wartości. To znaczy, to jakie ktoś ma życie, takie też będzie miał wartości. Z tego, jakie ktoś widzi życie, wynikają wartości, które wyznaje. Tutaj Nietzsche rozpoczyna swoje właściwe dzieło, dzieło genealogiczne. To jest dzieło życia w zasadzie, można by powiedzieć, które polega na tym, żeby oceniać kulturę przez pryzmat woli mocy. To znaczy, w jaki sposób wartości, które reprezentuje kultura, zostana przez niczego. Współczesna kultura XIX wieku, rozwijającej się Europy. W jaki sposób, co ona mówi o życiu? I jak ona wpływa na życie? Pisze tak, no tutaj mamy do czynienia z genealogią, czyli znowu mamy do czynienia z zmysłem, z pewnego rodzaju aktywnością historyka, tak? Z rekonstrukcją historii powstawania wartości moralnych. Nietzsche zapytuje, wśród jakich warunków wynalazł sobie człowiek owe oceny wartości dobrze i źle? Jaką wartość mają one same? Wstrzymywały one, czy popierały rozwój człowieczy? Czy są oznaką niedostatku, zubożenia, zwyrodnienia życia? Lub przeciwnie, czy zdradza się w nich pełnia siła żądza życia, jego odwaga, jego ufność, jego przyszłość? Nietzsche poczytuje sobie za wielkie osiągnięcie filozoficzne to, że on jako pierwszy zadaje takie pytanie. Znaczy zadaje pytanie, czy wartości moralne, które zdają się być w toku rozwoju kultury europejskiej dosyć spójne i powiązane bardzo mocno ze światopoglądem chrześcijańskim i platońskim, czy one reprezentują faktycznie te wartości, jakie reprezentują? Czy przypadkiem może nie jest na odwrót? Co trzeba zrobić, żeby to uczynić? On pisze tak. Trzeba tę ogromną, rozległą, a tak skrytą krainę moralności, która rzeczywiście istniała, rzeczywiście żyła, objechać z zupełnie nowymi pytaniami, a także nowymi oczyma. A nie znaczysz to niemal to samo, co tę krainę dopiero odkryć? Tutaj ważna chyba kwestia, jeśli chodzi o filozofię Nietzschego, Nietzsche stosuje tak zwany perspektywizm. To znaczy, na tę samą rzecz można patrzeć setką oczu, jak zauważa Nietzsche. I tutaj Nietzsche wchodzi w swój histrionizm. To znaczy niejako wejść w perspektywę tych, którzy tworzyli określone wartości. Wejść w perspektywę tych, którzy je wyznają, którzy w nie wierzą. Patrzeć na określone artefakty kultury czy zjawiska kulturowe z różnych perspektyw. Nietzsche teraz będzie patrzył z perspektywy kogoś, kto podejrzewa wartości fundujące kulturę zachodnią z pewnego rodzaju właśnie podejrzliwością. Czyżby nie było tak, że te wartości mają odwrotną jednak wartość niż wszystkim się wydaje? Żeby to zrobić, śledzi sobie te warunki, w jakich powstawały wartości. Bo mamy do czynienia z sytuacją taką, w jakich warunkach tworzył człowiek te słynne dobrze i źle? Z czego one wynikają? Z jakich perspektyw? Jakie życie przez te wartości przemawia? No i zauważa, że jest podwójna genealogia moralności. Pierwsza nieco zapomniana, żeby nie powiedzieć całkiem zapomniana, czyli moralność panów, gdzie dobro oznacza dostojność, godność osobistą, odwagę, stanowczość, sprawność, pewność działania, nieustępliwość, piękno. Z kolei lichość, czyli odpowiednik zła, śleść, czyli nie źle, tylko licho, słabo, pospolitość, słabość, brzydota, bieda, gminność, tchórzliwość, podłość, małostkowość. Źródło wartościowania tutaj to patos dystansu, poczucie wyższości, afirmacja siebie. Moralność panów to moralność tych, którzy czuli, że mogą nadawać wartości sami z siebie lub je reprezentować. Zwykle to, co dobre, oznaczało pewną cechę charakterystyczną tych, którzy wartościowali.
Tak. Czyli na przykład wartościowali wysoko to, co doprowadziło ich do dominującej pozycji społecznej na przykład. Albo to, co stanowiło o ich powodzeniu w boju. Albo to, co sprawiało, że czuli się potężni najzwyczajniej w świecie. Z kolei to, co słabe, to to, co nie dorasta do tych wartości. To jest akurat blady tylko odcień tego, co wartościują najwyżej. Z kolei jak wygląda moralność niewolników? Moralność niewolników w istocie według niczego stanowi reakcję na moralność panów. To moralność tych, którzy przez tychże panów, tych, którzy stworzyli tą dostojną moralność arystokratyczną, są uciśnieni. Są właśnie sprowadzeni do rangi niewolników. Tutaj dobro to altruizm, skłonność do litości, miękkość serca, uległość na przykład. Zło z kolei to niesprawiedliwość, chciwość, gwałtowność, egoizm, pożądliwość. A źródło wartościowania według niczego to tak zwany resentyment. Nietzsche wchodzi w swój histrionizm, stara się wejść w rolę właśnie z jednej strony tych arystokratów ducha, tych dostojnych, a z drugiej strony niewolników. Na czym polega resentyment? To tak zwana zemsta w imaginacji. Niewolnik nie może zemścić się na tym, który nad nim panuje, ponieważ wie, że w bezpośredniej konfrontacji nie ma szans, więc będzie się mścił w imaginacji. A w jaki sposób to zrobi? Otóż odwróci wartości. Tak na dobrą sprawę wartości niewolnicze według niczego, moralność niewolnicza wynika z odwrócenia wartości dostojnych. To znaczy niesprawiedliwość, albo może chciwość, albo gwałtowność, niech to będzie gwałtowność, to ta dostojna odwaga. Pożądliwość to może być chociażby jakoś pewność działania i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Egoizm to z kolei na przykład jakaś godność osobista. Tak? Resentyment, czyli ta zemsta w imaginacji staje się twórcza w momencie, kiedy niewolnik, że tak się wyrażę, tutaj odwraca te wartości dostojne. Jako reakcja, jako mściwa reakcja, że tak się wyrażę. Tutaj na sytuację uciśnienia, na trudne warunki życiowe. Tutaj ważna uwaga, Nietzsche pisze o czymś takim, że ta moralność panów nie wyrasta bynajmniej z jakiegoś przywileju. To znaczy warstwa arystokratyczne według niczego wyrastają w niesamowicie trudnych warunkach, ale mają wystarczająco dużo siły, żeby przetrwać. Tak? I dlatego właśnie triumfując i zwyciężając swoich przeciwników, ale zapewniając sobie autonomię, budują właśnie swoje poczucie sprawczości. To jest bardzo istotna chyba kwestia. Więc ta podwójna genealogia polega na dwóch kwestiach. W pierwszym wypadku moralność jest tak, źródłem moralności jest patos dystansu, czyli sam wartościujący widzi w sobie źródło prawa i wartości tego, co głosi. W przypadku moralności niewolników jest to tylko i wyłącznie zemsta w imaginacji. Mało tego, zemsta, która wymaga stworzenia sobie osobnego świata, po to, żeby zostać w zasadzie wdrożona. No bo gdzie tak na dobrą sprawę ten niewolnik znajduje zadośćuczynienie i sprawiedliwość? W zaświatach. Bo gwarantem sprawiedliwości jest oczywiście istota transcendentny, wszechmocny Bóg, który ukaże tych wszystkich złych panów dopiero w dniu sądu ostatecznego. Bo tutaj w tymże życiu nie da się, nie ma takiej możliwości. Na tym polega właśnie ta zemsta w imaginacji. Ona staje się czymś w zasadzie w gruncie rzeczy niesamowitym. Nietzsche mówi, że tak na dobrą sprawę człowiek się staje zajmujący dopiero w momencie, kiedy dokonuje właśnie tejże zemsty. Tworzy jakiś niesamowicie złożony świat religii i metafizyki, w której można dochodzić uniwersalnych praw i sprawiedliwości, w której istnieje jakiś transcendentny Bóg, który wszystko widzi i wszystko osądzi. Ale tym zwycięża, między innymi. Tu pojawia się ideał ascetyczny, tak zwana tyrania jednej prawdy. Bo okazuje się, że ten ideał ascetyczny, oczywiście można powiedzieć, że to chodzi niczemu, przede wszystkim chodzi o chrześcijaństwo, najzwyczajniej w świecie. Ma cel,
jest dość powszechny, by wszystkie inne interesy ludzkiego istnienia wydały się w porównaniu z nim małostkowymi i ciasnymi. Pojmuje on okresy, narody, ludzi nieubłaganie ze stanowiska tego jednego celu, nie dopuszcza żadnego innego pojmowania, żadnego innego celu, odrzuca, zaprzecza, potakuje, potwierdza jedynie w myśl swojej interpretacji. A czyż istniała kiedy konsekwentniej obmyślany, istniał kiedyś konsekwentniej obmyślany system interpretacji, dopytuje Nietzsche. To jest genialne kłamstwo, zauważam. To jest genialne kłamstwo, które jest w stanie nawet zainfekować, można by powiedzieć, umysł silnych i podporządkować ich sobie. To okazuje się, że jednak z jednej strony niewolnicy, z drugiej strony warstwa kapłaństwa, kapłańska. Tutaj Nietzsche będzie pisał o kapłanach żydowskich chociażby, którzy właśnie poprzez religie są w stanie zemścić się na Rzymie. Na Rzymie, który jest dostojny, który jest pragmatyczny. Tutaj jednak duchowość jest w stanie zwyciężyć. Idea ascetyczna to przede wszystkim pewnego rodzaju interpretacja, która nie zdaje sobie sprawy, która nie dopuszcza do głosu innych interpretacji. Tak jak jeszcze ten człowiek dostojny nie ma problemu z tym, że ktoś myśli inaczej od niego. Wręcz przeciwnie, nawet chyba cieszy się z tego, że może trafić na jakiś kontrast. A to coś z nim, co z nim kontrastuje, albo co, z czym może nawet podjąć rękawicę. Jakiegoś przeciwnika, który niesie ze sobą na sztandarze inne wartości, z którymi można konkurować. Tu w tym wypadku tak nie. W tym wypadku wszelki przejaw innego myślenia, jakakolwiek inna interpretacja, jest bezwzględnie tępiona i niszczona. Na tym polega właśnie tyrania jednej prawdy. Ta prawda jest niezmienna, jest odwieczna i nie można z nią dyskutować. Jakie są konsekwencje tego eksperymentu niczańskiego? Bo zwróćmy uwagę, to co robi Nietzsche na kartach genealogii moralności, zabiera nas w pewien eksperyment myślowy. Jeżeli Nietzsche już ma, że tak powiem, ten eksperyment za sobą. On chrześcijaństwo przechorował. On już prześledził konsekwencje hołdowania takim, a nie innym systemom wartości, właśnie temu ideałowi ascetycznemu. Odnajduje go wszędzie praktycznie w kulturze zachodniej, nie tylko w religii chrześcijańskiej, ale też w obiektywistycznych ideałach naukowości. We wszystkich potężnych systemach filozoficznych, które wchodzą w pewnego rodzaju metafizykę, jako wyjaśnienie istoty wszech rzeczy. Wszędzie tam widzi ideał ascetyczny, ponieważ wszędzie tam widzi dążenie do ustanowienia jednej uniwersalnej prawdy. I tu się okazuje, że no niekoniecznie. Pisze tak, kto jednak tu raz tu utknie, tu pytać się nauczy, temu przydarzy się, co mnie się przydarzyło. Ogromny nowy widnokrąg otworzy się przed nim, możliwość chwyci go jak zawrót głowy. Nietzsche zauważa pewną bardzo ważną kwestię. To znaczy, interpretacji jest możliwych niewspółmiernie wiele. I poprzez te interpretacje jesteśmy w stanie przemieniać swoje horyzonty działania. Jednocześnie to, jak interpretujemy, to kto interpretuje, może otwierać nam horyzonty, nowe horyzonty życia i działania. Oto, co przenika moje pisma, pisze Nietzsche. W pismach pozostało, to ciekawa bardzo notatka, że wartość świata tkwi w naszych interpretacjach. Wracamy do tego dostojnego patrzenia, nadawania wartości. Że może gdzieś są możliwe jeszcze inne interpretacje, jak tylko ludzkie, że dotychczasowe interpretacje były ocenami perspektywicznymi, zgodnie z którymi podtrzymujemy swe życie, to znaczy swą wolę mocy, w imię wzrostu mocy, że każde wywyższenie człowieka niesie ze sobą przezwyciężenie węższych interpretacji, że każde uzyskanie wzmocnienie i powiększenie mocy otwiera nowe perspektywy i skłania do wiary w nowe horyzonty. Nietzsche zauważa pewną kwestię. Czym żeby było chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo było perspektywą, tudzież tak zwaną, mówiąc, trzeba brać to w cudzysłów, pewną prawdą, czyli fikcją, regulatywną fikcją, wedle której ludzie, określony typ człowieka, w tym wypadku ludzie słabi, którzy potrzebują właśnie altruizmu wokół siebie, którzy potrzebują ciepła drugiej osoby, którzy potrzebują pomocy, podtrzymują siebie przy życiu. Tymczasem to jest jedna z możliwych interpretacji. Mało tego, tu pojawia się wątek, którym tutaj wprawdzie mi, że nie pisze, tak zwanego dekadentyzmu. Czym jest to zepsucie?
Już pomijając zepsucie typowego chrześcijanina, zepsucie się pojawia z chwilą, kiedy człowiek silny, który ma zupełnie inne, że tak powiem, predyspozycje fizjologiczne, zaczyna taką właśnie perspektywę wyznawać. To ona wyznacza mu granice jego możliwości. No bo cóż w tym wypadku warta jest siła? Cóż w tym wypadku warta jest jego siła i agresja życiowa, energia życiowa, skoro to wszystko trąci grzechem? W tym wypadku to wszystko trzeba w jakiś sposób ograniczyć. Więc Nietzsche otwiera tutaj horyzont na nową nieskończoność interpretacji. W jaki sposób w ogóle je wybierać? Jak selekcjonować? No Nietzsche sam pierwszy tutaj pojawia się jako przykład. Człowiek staje się tutaj twórcą kultury. To dosyć istotne, jeśli chodzi o przewartościowanie wszystkich wartości. Tutaj kluczem do przewartościowania wszystkich wartości według Nietzschego jest uzmysłowienie, że to człowiek stanowi twórcę kultury. To człowiek nadaje wartość rzeczom i światu. Już nie zwrot pokorny, wszystko jest tylko subiektywne, lecz jest ono też naszym dziełem. Bądźmy dumni z niego. Tu walka niczego z nihilizmem. Dlaczego? Kiedy pojawia się nihilizm? No zwróćmy uwagę, co się dzieje, kiedy ideał ascetyczny, który przecież uchodził za pewnego rodzaju obowiązujący kanon wartości, nagle okazuje się być po prostu kłamstwem. Kiedy nauka sama w zasadzie zaczyna demaskować zarówno chrześcijaństwo, no i sam zauważa przecież, sam jest uczestnikiem tego procesu, aktywnym zresztą, ale zauważa, że generalnie ten duch pozytywizmu no nie bardzo służył religijności. Zresztą już wcześniej oświecenie również swoje zrobiło. Ale później się okazuje, że również człowiek jest ukazywany jako istota typowa biologiczna. I nagle co się dzieje? No te wszystkie nasze wspaniałe ideały no, lądują, że tak się wyrażę, na śmietnisku historii, ale przez to w zasadzie zniwelowane. Przez chrześcijańską prawdomówność, która objawia się w naukowości, która pokazuje, że człowiek tak na dobrą sprawę, zamiast być centrum wszechświata i wielkim realizatorem ideałów, jest tylko i wyłącznie zwierzęciem. Jaki ma sens wówczas świat? Jaki ma sens świat, kiedy to, co uznawano za powszechnie za prawdę, nagle tak na dobrą sprawę jest tylko i wyłącznie jakąś złudą? I tutaj Nietzsche stara się walczyć w jakiś sposób z tym, no bo zauważono, po pierwsze zapomnieliśmy o tym, że sami tę prawdę stworzyliśmy. Jaka prawda jest jeszcze możliwa? Kto może ją stworzyć? I tutaj pojawia się właśnie pytanie o nowego filozofa albo o nowe elity. Kto mógłby tak na dobrą sprawę zastąpić tego Boga, który przepadł nam, który został zdemaskowany jako perspektywiczna iluzja przez naszą naukę. Nauka to za mało. Nauka nie daje nam odpowiedzi według Nietzschego. Do kogo tak na dobrą sprawę Nietzsche pisze? No, Nietzsche pisze, czy to do nielicznych, czy do każdego. Tutaj można się tak, dziś akurat Antychryst faktycznie warto przytoczyć. Warto przytoczyć. Książka ta adresowana jest do nielicznych, pisze Nietzsche w przedmowie do Antychrysta. Być może dzisiaj nie ma ani jednego czytelnika. Nietzsche sam zauważa, że dopiero jutro do niego należy. Współcześni mu wciąż jeszcze nie uświadomili sobie wagi sytuacji, tego gigantycznego kryzysu kultury, z którym mamy się zmierzyć. A z drugiej strony pisze Nietzsche tak, geniusz nie jest wcale taką rzadkością. Rzadki jest tylko we 500 rąk, których trzeba, aby stosowną porę ujarzmić, aby przypadek wziąć za łeb. Znaczy, wydaje się, że Nietzsche jest typowym elitarystą. Ale z drugiej strony Nietzsche często pisze, że każdy człowiek ma w sobie ten chociażby ułamek tego dawnego dostojeństwa. To znaczy, my jesteśmy tak czy tak porówni dziedzicami tych silnych, jak i tych słabych. To z drugiej strony dla Nietzschego jest swego rodzaju taki fizjologiczny problem, bo wypadałoby jednak wyłuskać tych najsilniejszych ze społeczeństwa, z racji, że żyjemy w społeczeństwie zdemokratyzowanym, to jest to troszeczkę trudniejsze, ponieważ nie ma takiej możliwości. Oni wszędzie są według Nietzschego rozsiani po świecie, trzeba ich szukać. Nietzsche jest w pewnym sensie takim selekcjonerem. Jego filozofia jest tym sygnałem, który mógłby dać impuls, żeby zaczęli się pojawiać. Nietzsche szuka
szuka czytelników. Pożeg Zaratustra, podtytuł, książka dla wszystkich i dla nikogo. Nie wiadomo, niczego jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego. Ale potrzebny jest nowy filozof. Jak nowy filozof? Filozof prawodawca. Filozof, który w końcu będzie w stanie tworzyć wartości, nadawać rzeczom, ludziom, światu wartość. W jaki sposób? Musi być to człowiek bardzo doświadczony. I że tak, zapewne do wychowania rzeczywistego filozofa trzeba, by sam stanął także na wszystkich tych stopniach, na których muszą się zatrzymać jego słudzy. Być może sam musiał być krytykiem i sceptykiem, i dogmatykiem, i historykiem, a ponadto poetą i zbieraczem, i podróżnikiem, i odgadywaczem, i zagadek, i moralistą, i jasnowidzem, i wolnym duchem, i niemal wszystkim, by przemierzyć krąg ludzkich wartości i odnoszących się do wartości uczuć, i by móc wielorakimi oczyma i sumieniem spoglądać z wartości we wszelką dal, z głębi ku wszelkiej wysokości, z zakątka we wszelki przestór. Ale wszystko to są tylko warunki wstępne jego zadania. Samo to zadanie wymaga czegoś innego. Domaga się, by tworzył wartości. Nietzsche po części tu opisuje sam siebie. Człowiek, który wielu rzeczy, wieloma kwestiami się bada, który starał się eksplorować różne sfery ludzkiej kultury. Tu potrzebny jest człowiek wielce doświadczony. Sam Nietzsche pisze jeszcze w niewczesnych rozważaniach, że historię pisze doświadczony. Ale to doświadczenie jest niezbędne do tego, żeby tworzyć wartości. I tu wydaje się znowu pewnie problem. Co ten filozof przyszłości, który prawdopodobnie tutaj powinien oznaczać nad człowieka, nawet powinien robić? Czy on, dla kogo on wyznacza te wartości? W pewnym sensie ten filozof staje się takim rzeźbiarzem, który rzeźbi nowego człowieka, ale musi to zrobić w oparciu o bardzo bogate doświadczenia. Doświadczenie tych, którzy są pod nim. Że tak się wyrażę. Tutaj ta filozofia, ten filozof przyszłości korzysta z wiedzy naukowców, twórców, artystów, po to, żeby lepiej rozeznać się w naturze, w niebywale złożonej naturze człowieka. Kiedy pisze o typologii ludzkiej, to zauważa, że ludzie są tak różnorodni, że otwiera się zupełnie nowe pole. No i tak na dobrą sprawę, jakby ta hierarchii, pluralizacji. Ale no właśnie, inna kwestia, w jakim kierunku? No tutaj znowu trzeba pamiętać o tej woli mocy. Twoja prawdziwa istota nie tkwi głęboko ukryta w tobie, lecz niezmiernie wysoko nad tobą, a przynajmniej nad tym, co odbierasz zwykle jako swoje ja. Kiedy mówimy o tym wnętrzu człowieka, to trzeba pamiętać również o tym, że istnieje pewne zewnętrzne, to znaczy autokreacja oznacza nie tylko odkrywanie tego fatum, duchowego fatum, ale również w pewnym sensie umieszczenie tego fatum jako prawidła, do którym należy dążyć. To znaczy w tym momencie otwiera się droga do samodoskonalenia. Nowa moralność według niczego to jest właśnie, co jest dobre, wszystko co uczucie mocy, wolę mocy, moc samą w człowieku podnosi. Co jest złe, wszystko co ze słabości pochodzi. Co jest szczęściem, uczucie, że moc rośnie, że przezwycięża się opór. Człowiek, który ma być filozofem przyszłości, który ma przejść przez te wszystkie stopnie, które później będą pod nim, musi się wspinać sam, czyli samodoskonalić, uczyć się, wciąż nowe umiejętności. Zdobywać nowe wyżyny, a to oznacza, że jego moralność musi być bardzo surowa. Jego w zasadzie etos, bo tutaj moralność dałem w pewnym sensie w cudzysłów, bo to jest, tutaj niczym nie chciałby być kojarzony z moralnością chrześcijańską, która raczej mówi o cnocie bezmoralizmy, o cnocie renesansowej, która oznacza pewnego rodzaju dzielność, tak? Umiejętność robienia czegoś. Pewnego rodzaju rzetelność w działaniu. Więc dopiero tutaj jest droga do wolności. Człowiek wolny jest wojownikiem. Najwyższego typu wolnego człowieka należałoby szukać tam, gdzie wciąż największe pokonuje się opory. Z jednej strony wolność niczego to nie jest wolna wola, lecz silna wola. Tylko silna wola oznacza wolność. Człowiek niczym nie jest jakimś orędownikiem wolnej woli.
W zasadzie nawet uważa, że nie ma czegoś takiego jak wolna wola. Wolność oznacza tylko i wyłącznie siłę. Siła woli tutaj oznacza wolność, ale to oznacza również zdolność do metamorfozy, do przemieniania siebie, do rozwijania samego siebie. Niełatwe jest życie tego nadczłowieka czy filozofa przyszłości. Że muszę być walką i stawianiem się celem i celów przeciwieństwem, cokolwiek stwarzam, jakkolwiek miłuję, wkrótce staje się woli mej i miłości przeciwnikiem. Tego chce moja wola. Tak mówi Zaratustra niczański. Dlaczego w ten sposób? To znaczy przezwyciężanie siebie, bo to jest clue filozofii niczańskiej w tym wypadku. Ten kierunek, który powinni obrać ci, którzy mają stanowić drogowskaz dla człowieka. Wymaga tego, aby przezwyciężać siebie, więc to, co dziś jeszcze uchodzi za mój konkretny cel, jutro po jego osiągnięciu musi zostać przezwyciężone. Już staje się w pewnym sensie więzieniem. To takie wolteriańskie lepsze jest wrogiem dobrego, można powiedzieć. Właściwy filozof musi pozostawiać sprzeczności ze swoim dzisiaj. Jego wrogiem był za każdym razem dzisiejszy ideał. Wszelkie dobre jest ujarzmionym złem dawniejszym. Najprościej mówiąc, autokreacja, samodoskonalenie się oznacza, że to, co dziś zdobyte, już nie jest szczytem. Mówiąc, tak cytując trochę klasyka. W tym wypadku trzeba wciąż jakby się przezwyciężać. I tu pojawia się figura nadczłowieka. Figura nadczłowieka, skoro nie ma, według niczego, nie ma uniwersalnych i wiecznych wartości i prawd, to jeżeli nie mamy całkowicie rozpaść się w subiektywizmie, nihilizmie, indyferentyzmie, to musimy najzwyczajniej w świecie jednak zawsze dążyć do samoprzezwyciężania siebie, wyznaczać sobie. Człowiekowi niepotrzebna jest tak na dobrą sprawę prawda, tylko potrzebne są wyzwania przede wszystkim. To jest najważniejsze. Ten rozwój dokonuje się w pewnym sensie poza dobrym i złem. To znaczy nadczłowiek nie jest istotą, która wyznaje wartości ogólnie powszechnie uznane, bo wyznaje własny kodeks postępowania. Wraz z jakimkolwiek wzrostem człowieka musi zwracać też jego odwrotna strona. Człowiek najwyższy, jeśli można użyć takiego pojęcia, byłby człowiekiem najdobitniej prezentującym sprzecznościowy charakter istnienia jako jego chwałę i usprawiedliwienie. Z jednej strony rozwój zawsze wiąże się z pomyłkami, i z błędem, i z upadkiem. Nietzsche nawet mówi, jest takie słynne określenie, że on się cofa. Nie, on się on tylko bierze rozbieg do wielkiego skoku. Ale druga kwestia to taka, że faktycznie Nietzsche zauważa jedną rzecz. Życie zawsze wiąże się z pewnego rodzaju dialektyką. Albo właśnie samą sprzecznością, ale w jaki sposób to tak nie heglowska dialektyka, tylko bardziej heraklitejska, że to co dobre, to cierpienie zawsze pociąga za sobą rozkosz i na odwrót. Zmiana zawsze jest, służy życiu, ale wiąże się też ze śmiercią. Metaforycznie po heraklitejsku to ujmując. I w tym wypadku również ten człowiek wyższy reprezentowałby zarówno dobro, jak i zło. To znaczy z jednej strony byłby wielce dobroczynną istotą, zdolną do tego, żeby zmieniać życie na lepsze, a z drugiej strony byłby człowiekiem, który pociągałby sobie wielką destrukcję. Byłby w stanie również być wielkim niszczycielem, oczywiście kreując nowy porządek. To jest dosyć istotna kwestia, że tu jakby ten nasz człowiek według Zaratustry niczańskiego dla przeciętnego człowieka byłby nieraz diabłem nawet. No ale według niczego to trochę taka konieczność. Znaczy w momencie, kiedy kończą się wszyscy bogowie, kiedy kończą się wyższe ideały, które były gdzieś nad zmysłowymi, uniwersalnymi prawidłami, to potrzebni są ludzie, którzy będą im w jakiś sposób inspirować ludzkość do działania, do samoprzezwyciężania się. Nie żyją wszyscy bogowie, teraz chcemy, żeby żył nadczłowiek. Będę nauczał was nadczłowieka. Człowiek jest czymś, co trzeba przezwyciężać, coś ci uczynili, aby go przezwyciężać. To taka figura, do której każdy może dążyć. Nadczłowieczeństwo to w pewnym sensie metafora przezwyciężania własnych słabości. To też w pewnym sensie remedium właśnie na kryzys kultury.
samodoskonalenie się to w pewnym sensie misja, którą można realizować przez całe życie, na które można strawić całe życie i można nawet oddać za nią życie według niczego. Jeżeli ma się jakieś swoje po co, jakiś cel, to zgodzi się człowiek na każde jak według niczego. I tutaj właśnie ten nadczłowiek, to co da się, ta wizja tego, że można przekroczyć kondycję ludzką, przekroczyć słabość, przekroczyć swego rodzaju właśnie reaktywność, wejść w aktywność, w czynne kształtowanie rzeczywistości i siebie. To najważniejsza kwestia. Ten nadczłowiek, o ile często się pojawia Aleksander Wielki, Napoleon, to nie chodzi może do końca o wielkie podboje i przemiany polityczne, a raczej o inspirację do tego, żeby ludzie byli w stanie pójść za kimś albo w ślad za jakimś przykładem, aż po sam kres. Dlatego Nietzsche pisze Ecce Homo, między innymi. Bo sam siebie postrzega trochę za taki przykład. Czy można niekoniecznie naśladować Nietzschego, ale czy można być tak mocno zaangażowanym w określone zadanie życiowe czy misję, tak? Że aż po kres. Dlatego kiedy ktoś na przykład zrzuci Nietzschemu, na co to za przykład? Przecież zwariował. Szaleństwo go pochłonęło. Tak? No, dokładnie. Można by powiedzieć, że dla niczego był to element jego filozofii. Tak? Jeżeli angażować się w coś, to aż do granicy. Tak? Gdzie jest ta granica? Granica jest zawsze w miejscu, w którym tak na dobrą sprawę można się zatracić, albo można zginąć. No i wreszcie tutaj chyba ta ostateczna granica, wieczny powrót i amor fati, czyli umiłowanie przeznaczenia. Pytanie. Przy wszystkim, każdego i każdym szczególe, czy chcesz tego jeszcze raz i jeszcze niezliczone razy? Leżałoby jak największy ciężar na postępkach twoich. Lub jakże musiałbyś kochać samego siebie i życie, by niczego więcej nie pragnąć nad te ostateczne, wieczne poświadczanie i pieczętowanie. Czyli gdyby życie miało się powtarzać nieskończone ilości razy, tak samo z tego momentu, to jak byśmy mieli działać? Żeby chcieć tego życia ponownie. W takiej mniej wymagającej wersji, czy mówię, jeżeli raz nam się uda osiągnąć ten moment, w którym stwierdzimy, a dla tej chwili warto było, to już wygraliśmy. No ale żeby coś takiego zrobić, to trzeba zaryzykować. Amor fati, czyli to jest to dionizyjskie przytakiwanie. To już wróćmy chociaż tak już na samym końcu może do tej postaci Chrystusa. Ecce Homo Nietzsche odzywa się jako Dionizos przeciwko ukrzyżowanemu. Chrystus miał odkupić grzechy. Cierpienie jest w pewnym sensie formą odkupienia za winę. A Nietzsche mówi, cierpienie nie jest żadną formą odkupienia ani kary. Cierpienie jest integralną częścią życia. Trzeba umieć z nim żyć. No to człowiek, który jest istota twarda, to jest człowiek, który potrafi się mierzyć z cierpieniem. Cierpieniem przemiany, doskonalenia siebie. Tylko w ten sposób, tak na dobrą sprawę, można afirmować życie, jeżeli nauczymy się afirmować cierpienie według Nietzschego. I tutaj właśnie Nietzsche w pewnym sensie tak kontrastuje trochę z tą postacią Chrystusa. Tutaj nie chodzi o odkupienie, tu chodzi o afirmację cierpienia jako gwarantu właśnie szczęścia. W życiu, że tak powiem, doczesnym. Samego życia, odradzającego się wciąż życia. Tutaj już te trzy przemiany mamy oczywiście i tak dalej. Warto brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz może. Żeby to cierpienie afirmować, to trzeba mieć niewinne podejście do niego. Tutaj pojawia się ta metafora dziecka, trzech przemian. Najpierw jesteśmy wielbłądem, który wyrusza na pustynię po to, żeby targać swoje musze. Później jesteśmy lwem, który walczy ze smokiem w złotych łuskach, na których właśnie jest napisany obowiązek muszę. Mówi nie. Lew jest tym wielkim takim buntownikiem, który walczy o wolność. A potem jest dziecko, które afirmuje, które bawi się. Które ma podejście bardzo niewinne do życia. Bawi się perspektywą, tworzy nowe wartości właśnie. Zatraca się w grze w pewnym sensie. Tutaj życie jest grą dla niczego najwyższą stawkę. Pod tym względem akurat Nietzsche faktycznie chce odzyskać powagę, jaką się miało przy zabawie z lat dziecięcych, bo tylko wtedy możemy tak naprawdę obcować z wielkimi zadaniami i się pod nimi nie zapaść.
I pod tym względem chyba Nietzsche faktycznie jakby... Tu możemy skończyć tak naprawdę na tej postaci Nietzschego, na tej cynicznym podejściu Nietzschego, takim niewinnym do życia i afirmacji samego życia. I tutaj prolog, gdzieś wywdzięcza mistrzowi, kto zawsze tylko jego uczniem zostaje. Nietzsche jest tylko i wyłącznie taką właśnie, traktuje siebie jako inspirację. Mówi, że wolałby być traktowany jak błazen niż jak święty. Boi się, że mu pomniki będą stawiać. Ale z drugiej strony uważa, że jego misja jest bardzo ważna. Oddaje człowiekowi w ręce jakby w misję kształtowania własnego życia, ale też i kultury, i wartości. I w tym wypadku jakby wydaje się, że Nietzsche dokonuje tego przewartościowania wszystkich wartości, które są zapowiadane. Dobrze, to chyba na tyle, bo trochę chyba za bardzo się rozwinęłem. Nie wiem, czy jak ten... Nie, jest to już bardzo dobrze. Tak. Chyba jest akurat... Jeszcze pół godzinki. Jeszcze pół godzinki zostało. To tak jak zaplanowaliśmy, więc jeżeli już projekt uważa, że... Tak, uważam, że możemy zacząć. Jeżeli mamy czas na zadanie, to będzie pytanie, to zapraszamy do zadawania. Które tutaj się dorodziły. O, jest już pierwszy pytający. Tak, takie trzy pytania trochę powiązane ze sobą, wydaje mi się. Częściowo o tym mówiłeś, częściowo chciałbym wydobyć coś więcej. Nie? Pierwsze to, jak Nietzsche odnosił się do wiary jako takiej, nie mówię o jakiejś konkretnej, tylko bo wiemy, że wola gdzieś tam funkcjonuje u niego niemalże na każdym kroku, tak? A jak on się odnosił do wiary? No nie wiem, tutaj mogę przywołać późniejsze gdzieś tam wykorzystanie wiary i woli jako sloganów przez no w sumie nazistów, bo mamy najpierw triumf wiary nakręcony, tak? Gdzieś tam sloganowo to funkcjonowało, nie? Druga sprawa, dla kogo nadczłowiek miałby tworzyć swoje wartości? Dobre pytanie. Trzecia, jakbyś się odniósł do tego, że nie wiem, czy jakby Nietzsche, jaka jest twoja interpretacja i jak, no, że nadczłowieka nigdy nie było, nie ma i pewnie nie będzie, bo ja osobiście rozumiem ideę nad człowieka jako pewną nową wiarę, którą Nietzsche chciał forsować i proponować ludzkości mniej lub bardziej w udany sposób. I no, nie da się ukryć po prostu, że nadczłowiek musiałby w sobie zawierać po prostu przeciwstawne, całkowicie ambiwalentne figury, wartości. Dokładnie. Coś, co jest niemożliwe do włączenia, na przykład młodość ze starością, nie wiem, szaleństwo z geniuszem. Tak, dokładnie. Dobro ze złem. To jest cały problem, że czy nadczłowiek jest tylko metaforą, czy niczego. No. Kwestia też po prostu... Nawet bym się odniósł, nawet można tutaj powiedzieć znaczenie samych słów, czy bardziej esencjalizm, że kurczę, nie chcę iść za daleko, ale po prostu... ja spróbuję... Czy możliwe jest to połączyć takie przeciwstawne no, jakby koncepty? Dobrze. Pierwsze pytanie może się odnieść. Tak. Wydaje mi się, że po pierwsze, wiara w opinii Nietzschego pełni niezwykle ważną rolę, jeśli chodzi na przykład, kiedy Nietzsche zastanawia się nad tym, po co jest prawda. Nie chodzi o to, że znaczy Nietzsche nie jest tak całkowitym relatywistą, ale Nietzsche zauważa, no, że nam jest bardziej niż prawda, nam jest potrzebna wiara w prawdę. Chodzi o to, że człowiek musi wierzyć, że ma jakiś stały punkt odniesienia, wedle którego może żyć. Zwykle ten stały punkt odniesienia jest antropologicznie uwarunkowany jakimś typem człowieka, na przykład, tak? Załóżmy. Czyli nam jest. Tutaj Nietzsche tak naprawdę nie odbiega jakoś bardzo od ducha czasów, że
że tak się wyrażę. Już może nie od dwóch wszystkich, ale raczej wiara jest nam potrzebna jako wiara w określoną prawdę, załóżmy. Jest nam potrzebna, jak, albo inaczej, określonemu typowi człowieczemu jest potrzebna do tego, żeby żyć. Po prostu. To jest pierwsza rzecz. Ale tu Nietzsche zaczynają się pewne pęknięcia, ponieważ kiedy Nietzsche będzie mówił o wyższym człowieku czy nadczłowieku, to zauważy, że tu w wypadku z pozycji twórcy, tak? Wiara już nie jest istotna, istotna jest wola. Mało tego, będzie stwierdzał, że w pewnym sensie dla nadczłowieka istotniejsza jest zdolność metamorfozy, czy udawania, czy mimikry, czy czegokolwiek takiego, co jest bardziej sugestywne. Nadczłowiek nie musi w nic wierzyć, tak na dobrą sprawę, ma chcieć przede wszystkim. Więc to zależy, rozumiemy, wiara jest potrzebna ludziom reaktywnym zwykle, czyli zwykle słabszym. Z kolei wola jest potrzebna tym, którzy tworzą. I tu się pojawia, bo co wola może? Wola może tak na dobrą sprawę w przypadku nad człowieka się okazuje, że wola jest, albo w ogóle wola oswobadza, tak? Czyli czego ja chcę. No jeżeli już wiem, czego chcę, no to już za tym pójdzie w zasadzie konkretne działanie według niczego, jeżeli jestem człowiekiem czynu. W tym wypadku człowiek tego typu, człowiek nie potrzebuje już wiary według niczego. Potrzebuje woli, musi chcieć. To jest pewna różnica. Bo wiara zakłada, że jest coś, w co ja jeszcze, co albo jest prawdopodobne, albo w co bezgranicznie wierzę. Wtedy nad człowiek, jeżeli już, czy człowiek wyższy, co najwyżej bezgranicznie wierzy w siebie. To jest najwyżej to. Tak? Tutaj, raczej nie więcej, tak sądzę. Dlatego Nietzsche często mówił w notatkach do Woli Mocy, pisze, czy kłamstwo nie jest czymś boskim. Zdolność do kłamania nie jest czymś boskim. Czyli nie chodzi tutaj o kłamstwo takie typowo tchórzostwo, tylko zdolność tworzenia pewnej rzeczywistości, wkłamywania jej, to znaczy, że dziś jeszcze nie, ale jutro już ta rzeczywistość przybierze trochę inny kształt. Tak? Więc w tym wypadku prymarna będzie wola. Tak? A wola mocy, wola przezwyciężania czegoś. Tutaj Nietzsche zauważa, że my nie jesteśmy, człowiek nie jest przyzwyczajony, żeby myśleć w ten sposób. To jest w poza dobrym i złem. On pisze, że to jest odwracanie takich typowych perspektyw ludzkich, że my potrzebujemy wiary, że coś jest prawdziwe. Tak? Że coś stanowi jakiś taki probierz pewności, a to się okazuje, że nie. Że nie, dla człowieka twórczego to jest tylko, to wola wyznacza horyzont jego działania, czego ja chcę. A sam człowiek musiałby przejść etap wiary, nie? Pewnie tak, musiałby. Jeżeli przyjmujemy, że to jest jakiś wzorzec osobowy. Tak, jeżeli to jest wzorzec osobowy, to tak. Drugie pytanie, dla kogo ma tworzyć? Tak, tak. To jest pytanie, no bo już ustaliliśmy, że figura nad człowieka jest bardzo nietransparentna. Ja zakładam, że nad człowiek jest potrzebny jako substytut boskości. I w tym momencie, ale czy kim powinien być konkretnie nad człowiek, tego Nietzsche tak naprawdę nigdy dokładnie nie sprecyzował. I co, jest szereg takich podejść. Po pierwsze, spróbuję chyba to wytłumaczyć, oba te dwa pytania spróbuję wytłumaczyć siebie równocześnie, że z jednej strony, że nad człowiek będzie swego rodzaju faktycznie biologicznym udoskonaleniem, czyli że będzie dysponował pewną psychofizycznymi atrybutami, które będą przekraczały nasze ludzkie uwarunkowania, więc będzie zdolny do rzeczy, których nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Stąd też ta sprzeczność, czy zresztą Nietzsche pisze o tym, że ten człowiek wyższy... To jest gdzieś tam wprost, gdzieś tak. Zawarte w jego dzieła? Tak. Już to znajdujemy zaraz. To już tutaj było chyba nawet. Wraz z jakimkolwiek wzrostem człowieka musi wzrastać jego odwrotna strona, że człowiek najwyższy, jeżeli można użyć takiego pojęcia, byłby człowiekiem najdobitniej prezentującym sprzecznościowy charakter istnienia. Czyli miałby w sobie zupełnie przeciwstawne zdolności. Z jednej strony mógłby być zdolny do niebywałej empatii, a z drugiej strony byłby zdolny do absolutnej bezwzględności. Z jednej strony mógłby kochać nad życie, a mógłby być absolutnym okrutnikiem następnego razu. To znaczy to spektrum działania, to jest w pewnym sensie, to jest humanizm na swój sposób. Tylko, że troszeczkę jakby podrasowany, że tak się wyrażę. Tak, i nawet można by powiedzieć, że to jest właśnie transhumanizm. No, dokładnie.
Stąd też wydaje mi się, że tak, jak najbardziej. Musiałbym mieć, nawet Nietzsche sam o sobie pisze, że do zadania przewartościowania wszystkich wartości niezbędne były takie uzdolnienia, które się nawzajem wykluczały. One ze sobą się kłóciły w pewnym sensie, ale akurat tak się zdarzyło, że ten jego wyższy instynkt był w stanie je harmonizować. Są też nie wiadomo dlaczego tak jest, jakby niektórzy są predysponowani do tego, żeby umieć harmonizować w sobie to, co sprzeczne, a inni z kolei nie. I teraz dla kogo miałby tworzyć te wartości nad człowiek? Dla siebie. Z jednej strony właśnie wydaje się, że dla siebie, z jednej strony dla siebie, a z drugiej strony właśnie są takie fragmenty niczego, które wydają się pokazywać, że ten nadczłowiek miałby, to jest ciekawe, bo pozytywizm na przykład zakłada tą pracę u podstaw i że wybitne jednostki powinny pracować dla społeczeństwa. Nietzsche mówi nie, społeczeństwo powinno pracować dla wybitnych jednostek. Powinno być podstawą dla wybitnych jednostek. A z drugiej strony Nietzsche zauważa, że Zaratustra traktuje człowieka, jest taka metafora, że Zaratustra rzeźbi sobie człowieka. I w tym momencie nadczłowiek to jest może taka istota, która rzeźbi człowieka. Tak? To jest istota, która nie tylko dla siebie tylko tworzy, ale tworzy w pewnym sensie, traktuje człowieka jako materiał twórczy, tak? Jako swego rodzaju coś, co można poprzez wartościowanie, bo zobaczmy, wartości tworzą nowe horyzonty i sposoby działania. Takie, jakie wartości mamy, tak żyjemy. I w tym momencie nadczłowiek byłby taką formułą, albo ideą, czy jeżeli miałby być wcielony oczywiście, bo dla kogo tworzy wartości nadczłowiek. Nietzsche zauważa, tak, są dwie kwestie. Z jednej strony Nietzsche uważa, że nadczłowiek mógłby tworzyć dla innych również, bo to się nie wyklucza. Z jednej strony ten jego egoizm ze swego rodzaju dobroczynnością wcale się nie wykluczają, bo już to ustaliliśmy, że Nietzsche, charakterystyczną cechą filozofii nietzscheańskiej jest to, że wychodzi poza te klasyczne dychotomie. Nie? Dobro, zło, prawda, fałsz, to nie są rzeczy, to są rzeczy, które tylko ograniczają. Tak? Ale o czym chciałem jeszcze powiedzieć? No tutaj trzeba zawsze brać pod uwagę, czy nadczłowiek nie jest tylko takim babikiem. Czy nie jest tylko babikiem. Ale jeżeli już to trzeba było brać pod uwagę, że Nietzsche z jednej strony pisze o tym, że ten nadczłowiek mógłby być takim właśnie zbawieniem dla ludzkości, a z drugiej strony bierze pod uwagę, że dobrze nawet by było, gdyby na drodze do tego nadczłowieka zdecydowana większość z nas po prostu się z tego świata usunęła. No też o tym pisze często, że to by był postęp, gdyby się udało poświęcić tam większość ludzkości w imię po prostu nad człowieka. Bierze to pod uwagę. Pisze o tym też, tylko że to jest, to przestrzegam, jeśli chodzi o nad człowieka, te końcowe, najbardziej w zasadzie sławetne kategorie niczego chyba z wyjątkiem woli mocy są najmniej dopracowane. To z tego się tak nie wiadomo, czy nic nas kusi, czy robi to specjalnie jako figurę retoryczną, że ta tajemniczość jest tylko i wyłącznie tym elementem tego jego mitu, tak? Że w pewnym sensie to się spełniało, bo kiedy Nietzsche zdobywał swoją po tej zapaści swojej zdobywał tą wielką popularność, to elementem tej popularności był właśnie ten mit szaleńca, genialnego szaleńca. A on miał coś, musiał mieć coś do powiedzenia, więc musiał zgłębić tą czeluść ludzkiej natury, skoro aż oszalał. Ale to chyba, nie wiem, czy odpowiedziałem na te wszystkie pytania. Trzy były kolejne, jeżeli się znajdują. Ja chciałem zapytać o taki trop, który może prowadzić do tego nadczłowieka, o którym tu rozmawialiśmy, albo nie, na który zwrócił Ricardo Duchesne w unikalności zachodniej cywilizacji w odniesieniu właśnie do natury tych Indoeuropejczyków, o których w kontekście Grecji pisał Nietzsche i do których powracał w późniejszych pracach. Chodzi mi głównie, on tam zwraca uwagę na taki bardzo wczesny esej Nietzschego, Homer. Tam jest o konkurencji po angielsku, po polsku jest Homer o rywalizacji. I on tam rozpoczyna taką ścieżkę myślenia, taki trop w swoich pracach, który polega na tym, że jest to, o czym tu rozmawialiśmy, no nie? Że są te sprzeczności, że tak naprawdę ci Grecy, to się zaczyna u Homera, on właśnie cały czas epatował tym okrucieństwem, że ci Grecy, którzy
zaczęli tworzyć tą kulturę, tą cywilizację. Jednak to wyszło po epoce mykeńskiej, tej epoce barbarzyńskiej, podboju tych starodawnych, jak to Klages mówił, tych patriarchalnych społeczności, po podboju ich przez Indoeuropejczyków. Był ten wiek ciemności, w której właśnie ci nadludzie, ci, jak to Nietzsche potem mówi, ten pełniejszy, czy ten wyższy człowiek, jak go nazywał właśnie w Poza dobrym i złem, prawda? Ten wyższa forma bestii, to co na końcu on do tego doszedł, nie? I on tam właśnie w tym Homerze o konkurencji, on tam opisuje, że ta brutalność, ten prymitywizm tych barbarzyńców, którzy później stworzyli cywilizację, on poprzez rywalizowanie między sobą, to jest takie jakby moim zdaniem odwrócenie Hegla, odwrócenie tej relacji pan-niewolnik, prawda? Bo tam jest na niewolnika, Hegel na niewolnika. Tak. Szczególnie Kojewe w jego tu komentarzach bardziej, że to ten niewolnik zwycięża ostatecznie. Tak. Pan jest od niego zależny. Tak, a tutaj Nietzsche jednak mówi, że to nie, że to właśnie ci arystokratyczni barbarzyńcy, że oni w pewnym sensie potrafili się okiełznać. To jest to, co potem w Narodzinach tragedii on opisuje jako te dwa żywioły, dionizyjski i apoliński, że jeden jest tym rozumem, a drugi jest tą barbarzyńską właśnie emocjonalną walką, tą dzikością tego berserkera, prawda? I że Grecy, i to Duszezna na przykład, on twierdzi, że to stanowi o naszej wyjątkowości jako białych ludzi, jako tej cywilizacji faustowskiej, że my potrafiliśmy cały czas pozostać tymi barbarzyńcami w głębi, czyli cały czas bazować na tych instynktach, cały czas tą konkurencję, czyli cały czas mieć tą rywalizację, nawet z takimi elementami tej zwierzęcości, tej wściekłości, tego po prostu podążania za impulsami, ale z drugiej strony potrafiliśmy to po apolińsku właśnie w takie rozumowe i w jakieś takie... Sublimować w pewnym sensie. No. Tak, on to dosłownie nazywa po freudowsku sublimacja, tak, zachodniego ducha, że to pewnymi etapami do dzisiaj trwa. To, co Carl Schmitt opisywał o tych wojnach w koronkach, takich przez lewicę krytykowanych, że jednak tam było to, czego nie ma w innych cywilizacjach. Nie było tego wojny totalnej, tego, co się później właśnie pojawiło, tego zniszczenia przeciwnika, tylko była ta rywalizacja, ona była brutalna, ale ona była w pewnych ramach. Tak jak w starożytnej Grecji, prawda? Że były te na przykład, że wychodzili, jak u Herodota, że wychodzili wojownicy i oni na przykład widzieli, że będzie duża rzeź, to się umawiali, że na przykład po 300 na 300 i robimy, i ci, którzy zwyciężają, bo pojedynki harcowników, i jak jeden zwyciężył, który reprezentował jeden i drugi, to się rozchodzili, prawda? Czyli było to barbarzyństwo, było to cały czas, ale to jakby było w tych ramach, tego właśnie tego dualizmu między tym światopoglądem, między tą apolińską wersją naszej natury, a tą wersją bardzo ciekawa uwaga, tą wersją dionizyjską. I właśnie ostatnim tym elementem tego, gdzie to tutaj, co już było powiedziane, że poza dobrem i złem, czyli w stosunkowo późniejszej pracy też to powraca, gdy on pisze właśnie o tym pełniejszym człowieku, mhm. który na końcu tego aforyzmu, tego pełniejszego człowieka, tego arystokrata, który podporządkował sobie tych niewolników, stworzył tą hierarchię, na czele której stanął, że on jednak cały czas pozostał tym pełniejszym zwierzęciem, że jest tylko cały czas zwierzęciem, tylko zwierzęciem pełniejszym, które tą swoją zwierzę. Czy to jakoś można odnieść właśnie do tego nadczłowieczeństwa? I druga sprawa, właśnie o tego Hegla chodzi. Czy on to pisał w jakimś takim jakby w kontrze do tej teorii Hegla, który Hegel w tym drugim tomie
no tam gdzie pisał o tej właśnie tej relacji tej fenomenologia chyba była. Fenomenologia chyba, no. Tak, w drugiej części. Czy to ma to jakieś odniesienia i czy to rzeczywiście, bo tam Duszczesna potem dużo przykładów daje, że pod tym względem rzeczywiście byśmy wyjątkowi. To co też tutaj było w tych aforyzmach, nie? Że tam Nietzsche powiedział, żeby go nie naśladować, żeby nie być naśladowców. I Duszczesna zwraca uwagę, że właśnie nasza cywilizacja na tym polega, że my nie jesteśmy jak Chińczycy. Że tam największym zaszczytem to jest kopiowanie po prostu od swojego mistrza i przekazywanie tego, czyli nie ma tych takich ścieżek, nie ma tych sekt, wyznawców, tylko jest cały czas ta rywalizacja, że ona od tych rywalizujących barbarzyńców, my byliśmy w stanie poprzez tą właśnie dychotomię tego ducha dionizyjskiego i apolińskiego, że my byliśmy w stanie to jakby przenieść na inne sfery życia, wszędzie poprzez tą rywalizację, że jak on opisuje na przykład Nietzsche, że ci wszyscy, nawet ci pieśniarze, że oni między sobą rywalizowali. I Duszczesny pisze, że tylko u nas jest to, że my znamy, na przykład, że Homer był autorem, znamy tych wszystkich, nie było tego, co w innych cywilizacjach, że ci wszyscy autorzy tych traktatów filozoficznych czy dzieł sztuki, że oni są anonimowi, bo oni tworzyli na zamówienie władcy albo po prostu uważali, że ich, czyli to nie było, nie był wynik jakiejś... Trochę tam w średniowieczu też jednak taka była pozycja artysty na przykład, nie? Że nie podpisywał dzieła przez bardzo długi czas. Ale faktem jest, że tak, to może pominąłem, Nietzsche bardzo cenił sobie w kulturze greckiej tą agoniczność, czyli agon, czyli rywalizację. To, że Grecy we wszystkim ze sobą rywalizowali i chcieli udowodnić swoją wyższość, budowali, że tak się wyrażę, siebie poprzez rywalizację. To było niezmiernie ważne i że Nietzsche chciał do tego wrócić w pewnym sensie. O tym nie pisałem, że Nietzsche sam sobą... I to jest ciekawe w ogóle podejście jego do chrześcijaństwa jest specyficzne tutaj, bo Nietzsche z jednej strony osobiście wypowiada chrześcijaństwo w wojnę na śmierć i życie, a z drugiej strony pisze tak. Ja, jako immoralista, nie chciałbym wcale, żeby chrześcijaństwo upadło całkowicie, bo ja muszę mieć z kim walczyć. Tak, on pisał o tym, że właśnie wszyscy, którzy stawali się tak potężni, w tym eseju on tam opisuje, którzy stawali się tak potężni, że nie mieli... Upadali w taki sposób bardzo, że tak powiem, groteskowy i... Tak, no to zamieniali się często w przeciwstawność właśnie z własnych prawa wcześniejszych. No. Jeszcze jedna sprawa odnośnie chrześcijaństwa, to co też w Narodzinach Tragedii, że właśnie... że Grecy jako jedyni, że inne kultury też to rozumiały. Rozumiały to, że człowiek właśnie z tego barbarzyństwa się wywodzi i tak dalej. Tylko, że one właśnie to, o czym też tu była mowa, że one zawsze właśnie dochodziły, szczególnie te, jak on to opisuje, te orientalizmy, że tam zawsze jest właśnie to odniesienie do zaświatów. Że one nie potrafiły tego, co zrobili Grecy. Tylko cieniem w zasadzie życia doczesnego. Że nie potrafili tego zaakceptować, tej naszej zwierzęcości, tylko po prostu tą zwierzęcość jako ten grzech i przenosili to, że tak, że jest ta walka, jest to okrucieństwo, ale tak naprawdę, wszystko, że to jest zło, a wszystko to, co jest dobre, to właśnie, że przenosili w zaświaty, nie? A oni jednak potrafili to, że nie musieli tego przenosić w zaświaty, nie musieli tego właśnie tutaj tej moralności niewolników tworzyć, czyli budować tego w zaświatach, tego lepszego świata, który jest w kontrze, tylko potrafili to ubrać, jakby połączyć. Tak samo Rzym zresztą właśnie, dlatego Nietzsche tak bardzo podziwiał Rzym za to, że był właśnie dostojny, że skupiał się na doczesności, że był skrajnie właśnie skupiony na tym, żeby realizować się tu i teraz bardziej, sprawczy. Tak? Że to nie chodzi o to, że ja gdzieś dostanę nagrodę za swoje czyny. Tak? Ale teraz, jeśli chodzi o Hegla, to jeszcze może tak... Hegel bardzo mocno skupiał się na... gdzieś ostatecznie celem jego filozofii, tym, do czego dąży ten
duch dźwięków, jest wolność, uniwersalna wolność, wolność wszystkich, emancypacja powszechna. A z kolei Nietzsche no, nie był zwolennikiem tej powszechnej wolności. No, jakby nie było, uważał, że wolność jest tylko dla najsilniejszych, tak? Reszta powinna być posłuszna. I to jest ta różnica między Nietzschem a Hegelem, to jest pierwsza, a druga na pewno to taka, że Hegel jednak widział, to był panlogizm, to była skrajna forma racjonalności, racjonalizmu, to jednak ten rozwój dziejów jest logiczny, jest wyznaczony porządkiem dialektycznym, zmierza w stronę jakiegoś finału, tak, w którym osiągniemy pełnię wiedzy i wszystko będzie pewnego rodzaju utopia, realizacja, absolutna realizacja właśnie tej samowiedzy i wolności ludzkiej. A Nietzsche uważał, że no po pierwsze Nietzsche sam pisał, że schodzę z drogi systematyką, nie ufam, że życie jest fundamentalnie chaosem, że nie ma czegoś takiego jak ewolucja rozumiana w sposób linearny, a raczej, że dzieje są nieciągłe, że składają się z wspaniałych zlotów, a potem z totalnych katastrof i upadków, które potem długo trwają, a potem znowu pojawia się gdzieś zupełnie nie wiadomo skąd jakiś moment niesamowitego kulturowego czy tam antropologicznego wzrostu, a potem znowu wszystko się rozpada. Tak? Że tutaj nie ma konkretnej reguły i konkretnego rytmu czegoś, co można system ułożyć. Jest raczej, są możliwości. Są możliwości, które można zrealizować lub nie. Nietzsche jakby mimo wszystko brał to pod uwagę, że w ten sposób. No i na pewno też nie był no, do końca zwolennikiem tej powszechnej wolności lub jakiejkolwiek utopii społecznej. Nawet może to, jeżeli Nietzsche no, nie jest za utopią społeczną, jeżeli mamy sublimować tą potworność, to on jest za kulturą agonu, a agon polega na tym, że panuje ostra rywalizacja w tej kulturze. A to nie znaczy, że ta kultura jest, że tak powiem, w jakikolwiek sposób utopijna. Tutaj nie ma tego miejsca. To zawsze jest miejsce na pokonywanie jakichś oporów, na rywalizację, na forsowanie innych rzeczy. Także to jest ciągła zmiana raczej niczego. Tutaj nie ma, Nietzsche nie jest, no z pewnością Nietzsche nie był konserwatywny w swoim poglądach. Tutaj nie do końca. Jeżeli już to widział, oczywiście tym fundamentem zdrowej kultury jest rywalizacja, wewnętrzna rywalizacja, napięcia, hierarchia, to jest to, co jest istotne, to z pewnością. A nawet widział tak, że on, Zaratustra Nietzscheński, widziałby nawet kulturę złożoną z wielu arystokracji. To jest ten patent z dystansu, kiedy się właśnie, a propos to, o czym mówiliśmy, że nie ma mistrza, albo że jest zawsze rywalizacja wewnętrzna pomiędzy ugrupowaniami, które forsują własne wartości i które ze sobą rywalizują o prymat. Tak? I to jest istotne, bo to jest kreatywne. I to faktycznie można by prześledzić również w kulturze zachodu, że ona zawsze była w jakimś stopniu naznaczona tym krytycyzmem, ale to jest jakby to Nietzsche mówił w odniesieniu do kultury greckiej. To była śmiertelna walka o tą ostateczną rację między filozofami na przykład. Oni cały czas ze sobą rywalizowali. Tam nie ma miejsca na to, żeby dyskusja ustała. Tam jest wciąż pewna taka intelektualna kotłowanina i ona jest dopiero twórcza, tak na dobrą sprawę, bo w przeciwnym wypadku następuje stagnacja. I to jest to, co Nietzsche najbardziej, czego się bał, to właśnie ten ideał ascetyczny, że stąd Nietzsche chce w ogóle tą prawdę usunąć, tak na dobrą sprawę, to jakby inaczej, on walczy z ideałem ascetycznym, tak, niech on sobie będzie. Niech będą ludzie, którzy uznają, że chwycili Boga i prawdę za nogi i mają, ale niech pojawi się ruch przeciwniczy, który będzie z nimi konkurował. Tak? To jest na przykład już jakiś plus dla Nietzschego. Tak? Nietzsche jest jakby takim orędownikiem tej kontrkultury, która by właśnie wskrzeszała nowe, te starsze właśnie arystokratyczne wartości, gdzie wartość pochodzi przede wszystkim z tego, kto ją reprezentuje sam sobą. A ten postulat, w którym tu była mowa tej wielości interpretacji danej prawdy. To czy to też w tych kategoriach należy postrzegać tak według niczego, czy w takich kategoriach jak powiedzmy postmodernizm? Postmodernizm niczego, garściami z niczego, tylko że tak, teraz postmodernizm to jest też takie pojęcie właśnie, które często jest, wydaje mi się, nadinterpretowane, bo postmodernizm dosyć różnorodny, ale Nietzsche raczej, wydaje mi się, że to, co odróżnia niczego od postmodernizmu, tak sądzę, chyba że spojrzymy na postmodernizm z trochę innej strony,
Nietzsche zawsze będzie uważał, że wola mocy jako taka stanowi kryterium jednak dla niczego. Ten młot, sprawdzanie. Mogą być różne interpretacje, nie ma sprawy, ale musimy znaleźć jakąś fundament gry kulturowej, która pozwala na to, żeby je konfrontować ze sobą. I to jest ważne, bo inaczej popadniemy w całkowity relatywizm. Nietzsche nie był takim skrajnym relatywistą. Stąd wola mocy jakby jest, wydaje mi się, że jest swego rodzaju takim wektorem interpretacyjnym, czy wskazuje na jedną rzecz. Za każdą interpretacją stoi jakieś życie, jakiś człowiek. I tego człowieka i ten sposób życia można oceniać. Czyli jednak darwinizm. W pewnym sensie tak. No bo skoro wielość interpretacji, ale wola mocy ocenia, czyli wola mocy jest selekcjonerem, selekcjonuje. Tak, jest za to do selekcji. Czyli walka o byt. Czyli jednak Spengler nie do końca nie miał racji może. Może nie. No tak, tylko my teraz nie walczymy na gruncie biologicznym, tak? Na gruncie kulturowym. Mamy jakiś konflikt społeczny pomiędzy różnymi grupami, które mają swoje interesy. No to nie wygrywa ten, kto jest bardziej przystosowany do życia w jakichś tam warunkach, no tylko wygrywa ten, kto zdobędzie większe po prostu poparcie, tak? Tutaj się pojawia się pytanie, czy Nietzsche... No nie, mówimy o takim czystym biologizmie, tak? No nie. Tutaj bardziej chodzi o walkę na gruncie kulturowym, chyba o niczego. To jest i teraz pytanie właśnie, czy niczemu nie chodziło... Ja mam wrażenie, że Nietzsche jednak, chociażby to Ecce Homo wskazuje na to, że Nietzsche chciał pokazać, że właśnie za każdą interpretacją stoi jakiś człowiek i żeby jednak przyglądać się ludziom, którzy głoszą to, co głoszą. I to jest bardzo istotne, to jest na poziomie performatywnym wręcz. Jak żyjesz, co reprezentujesz tak, sobą. Na gruncie postmodernizmu to czy coś nie sprowadza do tego, że po prostu wygrywa ten, kto głośniej krzyczy. Jest to pojęcie milczącej większości. To jest problem. No, wygrywają grupy aktywistów. Jest to problem demokracji. Prezentować swoje jakieś dziwne postulaty, bo są głosi. Tak, biograficznie jeszcze, bo on tam, Ecce Homo, on tam pisał, że jest jeszcze bardziej Polakiem niż Bogiem, nie? To całe, tam parę razy się odwoływał, prawda? Że tam po swoich polskich przodkach odziedziczył zamiłowanie do Chopina i rasowe instynkty. Będzie czytany. Tutaj ja zostawię może gdzieś, ja będę, ja chyba sobie poczytam i potem jakoś pytamy. Nie, żeby było... Tak, właśnie to dzisiaj... No, dobrze się składa, bo to przez jakiś czas było... Ja dotarłem do takich badań genealogicznych w sensie rodowodów i tam są jakieś poszlaki, tam jest bardzo to przebadane, jakieś tam jest książka napisana, ale no... Nie dotarłem do takich badań genetycznych, nie? Które by jednoznacznie potwierdzały, że ileś tych powiedzmy polskich nukleotydów posiada, żeby go za Polaka uznać, prawda? No ale genetyczne no, nie były zrobione i teoretycznie, no teoretycznie... No, ale są jacyś przodkowie żyjący, można by zrobić. Właśnie w tym sensie, że nie wiadomo, którzy to są dokładnie. Bo można by pobrać z grobu tam, o ile ktoś nie podmienił ciała, no, ale załóżmy, że nie, to można by pobrać jedno DNA i tutaj chyba nie ma za bardzo z kim porównać. Bo tylko znaczy, no, z populacją można by porównać. No, nie, bo... to z populacją jest za dużo, to by się nie udało. Nie? Z nazwiskiem po prostu. Znaczy teoretycznie w przyszłości kiedyś byłoby to możliwe. Tak? Zabawne, że jeszcze kiedy mówił o tym, że jest Polakiem, to mówił, że szczyci się tym, między innymi, że po swoich polskich przodkach odziedziczył tą... Instynkt indywidualności liberum veto. Liberum veto, tak? Czyli że on jako jednostka może przeciwstawić się Motłochowi, że tak się wyrażę. Że jego głos może się liczyć za tysiące takie heraklitejskie, jak Heraklit mówi, że dla mnie jeden jest z tysięcy. A cały tłum mam za nic. No, chociaż pomimo że to, no, nam się to liberum veto może to kojarzyć, jak się kojarzyć, ale liczę, raczej właśnie o to mu chodziło też. Ale to też inna kwestia, że Nietzsche strasznie drożył się z Niemcami, bo miał do nich wielki żal, że jakby zaprzepaścili swój potencjał kulturowy i że nigdy już tego nie nadrobią. On wymyślał wszystkie sposoby na to, żeby im dobiec w jakiś sposób, więc też to był jeden ze sposobów na to, żeby im dobiec. Chociaż wydaje mi się, że to wynikało też z tego, że Nietzsche, to jest ciekawy taki wątek, Nietzsche kiedy pisał, że atakuje tylko rzeczy zwycięskie.
A propos tego, o czym mówiliśmy, żeby się nie rozsiadły. To znaczy, że uważa, że do książąt należy strzelać, bo dopiero wtedy się trzymają dobrze na tronie. I dlatego ta krytyka niczańska z jednej strony jest faktycznie bardzo brutalna i jest niebezpieczna dla przedmiotów krytyki, a z drugiej strony niczym zauważa, przepraszam, ja nic z tego nie robię. Ja tak na dobrą sprawę jestem takim, można by powiedzieć, animatorem kultury. Można by powiedzieć, nie tak jak dziś oczywiście, tylko wkładam kij w mrowisko, bo widać, że tutaj wszyscy się rozsiedli wygodnie i mi się wydaje, że to że tak, dośnieją, tak, a to nie na tym polega. Więc to też jest dosyć istotne. Czyli za bardzo by mu się nie podobało, że tam w III Rzeszy ten Instytut Niczelański powstał i że jakby jego siostra tak no, do narodowego socjalizmu wprowadziła tą myśl. Niekoniecznie. Znaczy nie, że pierwsze do niczego... W jakimś sensie. Indywidualnie. Państwowcem. Nie, był bez państwowcem, ale czy był anarchistą? Ja nie jestem pewien. Nie, dlaczego? Bo anarchizm zakłada, że jednak trzeba mimo wszystko kwestionować jakąkolwiek kierunek. Co? Jungierowski na anarcho. Może. No i pojechał. Nie wiem, czy niekoniecznie chyba anarchistą, bo Nietzsche bardzo cenił sobie właśnie i wyobrażał sobie, że to najlepsze społeczeństwo to było społeczeństwo takiej głębokiej hierarchii, bym powiedział, takiej wysokiej. Mówił o takiej o nieskończonej drabinie hierarchii. Ta topologia ludzka musi mieć odzwierciedlenie w kulturze, a może mieć odzwierciedlenie tylko w ten sposób, że nawet wyobrażam sobie, że taka najbardziej łagodna forma niczeanizmu w wersji takiej kulturowo-społecznej, to byłaby sytuacja, jak już mieliśmy ten fragment, że nad człowiek, czy ten człowiek, filozof przyszłości musiałby przejść ten cały krąg ludzkich wartości. To jest dosyć tak, ta logika wydaje się prosta. To znaczy dla każdego wyzwaniem jest coś innego. Dla jednych wyzwaniem jest to, żeby iść do pracy i być posłusznym, a dla innych wyzwaniem jest to, żeby kompletnie przemodelować sposób myślenia ludzkości na przykład. I teraz pytanie brzmi, teraz chodzi o to, że filozof przyszłości musi widzieć społeczeństwo właśnie na zasadzie hierarchii. W tym momencie przewartościowanie wszystkich wartości nie polega na tym, że jedna wartość i jeden system wartości dla wszystkich, tylko dla tych jest taki, danych jest taki, danych jest taki. Tutaj wchodzimy w społeczeństwo kastowe też. Tak, ale możemy się zgodzić, że Nietzsche raczej był przeciwko społeczeństwu po prostu masowemu i wszelkim takim masowym, bo masami całkowicie i pogardzają się. I w tym sensie trzeba powiedzieć, że rzeczywiście byłby przeciwstawny całkowicie dla ruchów masowych, które stworzyły III Rzeszę właśnie, nie? To tak byłby przeciwstawny. Na pewno nie widziałby nad człowieka w tej formie, w jakiej została właśnie wprowadzona w III Rzeszy, to z pewnością. Nie był też Nietzsche, pomimo że krytykował bardzo mocno kulturę żydowską, nie był antysemitą. On w pewnym sensie podzielił Żydów jako swoich wielkich duchowych przeciwników. Są też na przykład pomysł na ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, żeby to z kim ja mam walczyć w takim razie? Moi najgenialniejsi wrogowie mają zniknąć nagle? To bez sensu przecież. Właśnie to jest to, Nietzsche raczej chce się pojedynkować. Nie chce nikogo niszczyć, on chce się pojedynkować. To a propos tej sublimacji ludzkiej, tej animalności i agresji, to chodzi o to, żeby jej nie kończyć. To jest ten problem, że wszystkie te społeczeństwa utopijne zakładają, że będzie koniec historii. To jest ostatnia rzecz, jakiej Nietzsche by chciał. Koniec rywalizacji, to katastrofa dla Nietzschego. To jest właściwy nihilizm. Ostatni człowiek to jest ten, który rozwiązuje wszystkie problemy. I jest super. No to teraz możemy się siedzieć i jest fantastyczny. Ja patrzę, mrużę oczka i mówię, jak jest jakiś problem, to pigułkę można zjeść. I nie kłócić się, bo on próbuje się nie kłócić. Nie? Się obrazimy, to jutro mediator i tak. Dogadamy się. To jest ostatnia rzecz, jak niczym by chciał. To jest stąd też ten ideał estetyczny. To jest największy wróg niczego, jeden z większych wrogów. To, że drugi to ten duch ciężkości. Życie jest ciężkie.
nie jest ciężkie. My leczymy, leczycie z tym, czym leczymy. No, że nie może być tak, że starałem się narzucić jedną interpretację wszystkim. Jakby jednak jest pluralistą, tylko że pluralizm nie może być obojętny. To, że sensowny pluralizm to pluralizm, w którym jest agoniczny, czyli jednak musimy ze sobą rywalizować. Różnorodność, ale walczymy. Tak? Musi być kontrast. Nie? Musi być kontrast. Patos dystansu polega na tym, że jestem inny. Ja reprezentuję swoje wartości i o nie będę walczył. Ale to nie musi być zaraz bezpośrednio na noże, może być na innej płaszczyźnie. Kształt kultury, przyszły kształt kultury nie jest jasny dla niczego. On jest, bo to można modyfikować cały czas. Tylko chodzi o to, żeby nie zapominać o tej potężnej energii w człowieku, tej woli mocy, żeby ją umieć spożytkować. Ta sublimacja jest ważna. Mówię na tym, że pisze o kulturze, że kultura przyszłości, ta dionizyjska, byłaby w stanie sublimować i uzasadniać wszelką potworność ludzką. Jakby sprowadzić ją do formuły właśnie kulturowej, właśnie to, co jak mamy ten ideał dionizyjski i apolliński, to niczym mówi, Dionizos bez Apolla nie może istnieć, bo rozsadzi społeczeństwo na strzępy i to się wszystko skończy wielką katastrofą i pożogą. Z kolei, jeżeli zostawiamy chociaż trochę tego Apollina tam, Apollo to jest ten element kultury, który jest stały, harmonijny, racjonalny, który jest piękny, który nie przeraża, w którym możemy się poczuć bardziej jak w domu. Stąd tragedia grecka, która przedstawia właśnie ten irracjonalny i morderczy, okrutny motyw życia. Jednocześnie jest przedstawiana właśnie pod postacią sztuki, pod postacią tego, co piękne, tego, co można jeszcze afirmować. Że życie się nie łudzi, życie jest czymś potwornym, okrutnym. Tylko kultura pozwala, jeżeli jest odpowiednio skonstruowana, pozwala je afirmować. Nawet to, co najgorsze, bo zwróćmy uwagę, no, jeżeli poczyta się tragedię grecką, to no, lekko nie jest. ale mimo wszystko przecież to klasyka. I coś mówi o nas. I to da się znieść. Nawet nie chodzi, to się zakochać nawet. To jest właśnie to. No, czy jakieś pytanie jeszcze? Czy Nietzsche gdzieś właśnie dokonuje takiej refleksji nad porządkiem społecznym, czy tak wprost, czy on się nad tym zastanawia? W sensie jakby miał być urządzony. Czy jak jest urządzony, jak nie powinien być, jak powinien, jakieś refleksje po prostu na ten temat? Refleksje, garść refleksji na pewno zawsze jest. No, one nie są systematyczne, bo to nie w stylu niczego. Jak mówię, przede wszystkim Nietzsche zakłada, że społeczeństwo powinno być oparte na dosyć konkretnej hierarchii. Się spotkałem nawet i właśnie to było związane z jego nazwiskiem. Znaczy ktoś się powoływał na jego nazwisko, opisując tę koncepcję, z koncepcją anarchofeudalizmu. Jest szereg rzeczy. Na przykład zauważyłem jedną rzecz, że Nietzsche po pierwsze Nietzschemu dosyć zależało mocno na tym, żeby to hasło chyba ważne, że trzeba silnych uchronić przed słabymi. Czyli zakładał, że społeczeństwo, jeżeli ma istnieć, to w taki sposób, żeby masy nie wchłonęły elit. Więc nawet bierze pod uwagę pewnego rodzaju formę segregacji. Jest akurat ciekawy fragment, ale nie wiem, czy on odzwierciedla w pełni jego poglądy, który tak na pewno, gdzie on pisze, że nawet wspaniale by było, gdyby stworzyć takie społeczeństwo, gdzie masy żyłyby sobie osobno, a elity żyłyby zupełnie jakby były odseparowane i tam by knuły swoje wspaniałe idee. Tak? I wtedy byłoby bezpiecznie przynajmniej, bo nie byłoby takiej sytuacji, że masy zdominowałyby elity i by je zdeprawowały i zniszczyły, albo że elity byłyby zależne od mas. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to Nietzsche raczej, na przykład w Genealogii Moralności pisze jednak o społeczeństwie kastowym. Z Księgi Manu i mówi właśnie, że są ci, że są pewne kasty, które między którymi nie ma przejść. Nie ma mobilności społecznej, że tak się wyrażę. Z drugiej strony pisze też o tej takiej dialektyce pomiędzy elitą rządzącą a masami, gdzie one muszą być w bezpośrednim napięciu takim. To znaczy, że jest ta grupa rządząca, która narzuca bardzo konkretny rygor społeczny i kulturowy, ale masy się sprzeciwiają. I to by było chyba to bardzo mocno niczańskie, że to musi być społeczeństwo wewnętrznych napięć.
To musi być społeczeństwo, w którym jest walka o władzę po prostu i w którym jest bezpośrednia, jakby aż bezpośrednio, w którym istnieje, w którym nie jest. W którym władza nie jest do końca bezpieczna, to znaczy musi czuć, że taki wniosek mam, że władza musi czuć, że ta uciśniona masa patrzy jej na ręce i w każdej chwili może powstać. Że największa wolność jest w momencie, kiedy jest zagrożona. To jest to, Nietzsche tak cenił sobie liberalizm, ale jak liberalizm wtedy, kiedy walczy dopiero, a nie wtedy, kiedy zwycięża. Że wolność, że właściwa siła woli jest w momencie, kiedy pojawia się w momencie, kiedy trzeba walczyć o tą wolność, kiedy trzeba ją sobie wywalczyć. I z jednej strony władza musi troszeczkę przekraczać swoje nawet, jakby wchodzić jakby bardzo mocno w tą rolę takiego niemalże tyrana takiego, po to, żeby czuć, że tam pod spodem jest ten dynamit buntu społecznego. I jakby ta subtelna jakby taka relacja napięcia powinna zostać zachowana. To takie dosyć specyficzna wizja niczego, ale tak o tym pisze listami. Z pewnością musi być to społeczeństwo zhierarchizowane. To na 100%. Tak? Na pewno nie może być to jakiś indyferentyzm, gdzie wszyscy jesteśmy równi i bez twarzy. Tak? To jest ważne. A inna kwestia, że też mówię o tych wielu arystokracjach. Też Nietzsche chętnie widział tę kulturę różnorodności, gdzie rządzi patos dystansu. Ja tak się śmieję, że trochę. Ciekawe, czy Nietzsche by dobrze się czuł w latach 90., jakby zobaczył te wszystkie subkultury. Może to by było to. Nie wiem, ale. że każda grupa w zasadzie tworzy własny etos i tak dalej, a niekoniecznie muszą się lubić, że tak się wyraża. Być może. No ja myślę, że na tym pomału będziemy kończyć, gdyż czas nas niestety, czas dobiegł do tej końca. I w związku z tym chciałem serdecznie podziękować za bardzo miło. Ja również dziękuję.